Witam Państwa bardzo serdecznie w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Tak jak już mój przedmówca powiedział, w pięknej, gościnnej auli naszej uczelni. Proszę Państwa, mamy dzisiaj gościa, który do nas przybył i zgromadził taką piękną frekwencję. Jest nim ksiądz profesor Dariusz Oko, który za kilka chwil wygłosi wykład. A więc jest wśród nas osoba bardzo ważna, która, proszę Państwa, ma oko na gender. To jest właśnie ksiądz profesor Dariusz Oko i wyjaśni nam i wytłumaczy, co to jest gender, komu to służy i kto za tym stoi. Księże profesorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za powitanie, za zaproszenie, za zaufanie, z którego to zaproszenie i powitanie wyniknęły. Dziękuję za życzliwe, dobre słowa, ale myślę, że zawsze trzeba podkreślać, że jeżeli cokolwiek złego, głupiego robimy, to idzie to na nasze konto, na moje konto. Jeżeli coś dobrego, no to jest to darem Pana Boga i rodziców. Myślę, że właśnie za mało w ogóle mówi się o rodzicach, o zasługach rodziców, a im jestem starszy, tym więcej widzę, jak bardzo zależymy od rodziców, jak bardzo jesteśmy podobieństwem naszych rodziców. Dlatego jeżeli cokolwiek się udaje, to przede wszystkim dziękuję Panu Bogu i rodzicom. Więc przede wszystkim chwała rodzicom, tym, którzy są teraz szczególnie na tej sali, bo bez rodziców, bez ich trudu nic by nie było. A właśnie, gdyby ktoś nam tysiące razy nie zmieniał pieluch, nie wycierał nosa, to nic by z nas nie wyrosło. I przede wszystkim trzeba dziękować rodzicom i rodzinie za olbrzymie dobro, które dzieje się w świecie. Najlepsi ekonomiści stwierdzają, że właściwie nawet czysto ekonomicznie 1/3 dochodu narodowego powstaje w rodzinie. I to nie chodzi tylko o olbrzymią pracę kobiet, sprzątanie, gotowanie, ale o wychowanie człowieka, tworzenie człowieka. Cokolwiek człowiek nie stworzy, najpierw trzeba stworzyć człowieka. A tworzy się właśnie w rodzinie, przez wychowanie żmudne, przez powtarzanie tysięcy razy tych samych rzeczy. Tak powstaje człowiek. Rodzina to jest najważniejsza fabryka świata, można powiedzieć, bo w cudzysłowie fabryka człowieka, osobowości, człowieczeństwa. Dlatego jest to tak ważne, święte miejsce. Miejsce najgłębszej miłości małżonków i postawania nowego życia. Można powiedzieć po ludzku najważniejsze miejsce na ziemi. Dlatego tym bardziej trzeba być wyczulonym na wszystko, co rodzinie zagraża, ponieważ to, co zagraża rodzinie, zagraża czemuś najbardziej ludzkiemu. Zagraża najgłębszej małżeńskiej miłości i zagraża właśnie procesowi kształtowania się człowieka. A proces wychowania jest właściwie procesem najświętszym. Tutaj powstaje człowiek. I w zależności, jak on będzie ukształtowany, jak będzie wychowany, taki będzie w swoim dorosłym życiu, ale poniekąd taki będzie na całą wieczność. W dużym stopniu nasz sukces albo klęska w życiu zależy od tego, co przeżyliśmy w rodzinie. Dlatego kształtowanie człowieka w rodzinie jest kształtowaniem właściwie na całą wieczność. To jest też kształtowanie całego społeczeństwa, całych następnych pokoleń, naszej przyszłości. Dlatego tak bardzo trzeba bronić rodzinę i dbać o wszystko, co służy jej rozwojowi, jej dobru. Właśnie z tym związany jest spór, czy właściwie już walka o gender. Przy czym docierają do nas sprzeczne komunikaty. Dominujące media przedstawiają gender jako kwintesencję naukowości, jako nową, wspaniałą teorię, która najlepiej wyjaśnia człowieczeństwo, najlepiej służy człowiekowi, która też otwiera
wspaniałe perspektywy na przyszłość. Ale nie sposób nie dostrzec, że język, który jest tutaj używany, bardzo przypomina język marksistowski. Właściwie z samych tych pochwałach, argumentacji, nawet ktoś, kto nie jest obznajomiony z filozofią, zauważy, że mamy do czynienia nieraz z kalką językową argumentów marksistowskich, komunistycznych. Bardzo podobnie, jak mówi się o gender, mówiło się o marksizmie. Ale ma to olbrzymie poparcie głównych mediów. I trzeba budować sobie taki zdrowy krytycyzm wobec dominujących mediów, no bo no, trzeba się pytać, nawet jeżeli szczególnie ufamy tym mediom, dlaczego te media miałyby być absolutnie prawdziwe, na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie. Trzeba przy tym przestrzegać, bo już jeden z największych filozofów współczesnych, Karl Popper, jeszcze w latach 50. przestrzegał, że jeżeli nie okiełzna się telewizji, to demokracja będzie zagrożona. On już wtedy to dostrzegał. Mówimy, obraz mówi więcej niż 1000 słów. Rzeczywiście telewizja staje się coraz bardziej władcą umysłów ludzi, społeczeństwa. Taki jest fakt, wszyscy mogą się zgodzić, że znaczną część to, co ludzie mówią, to jest kalka z przekazu telewizyjnego. Szczególnie jeżeli główne stacje telewizyjne mówią mniej więcej to samo, a co już sobie jest podejrzane, to poglądy, które spotykamy konsekwentnie w dominującej części społeczeństwa, są kalką myślową, ale też językową z tego przekazu telewizyjnego. No właśnie, tylko, no nie tylko ja jako filozof, ale każdy człowiek powinien pytać, czy jest to źródło prawdy objawionej. Trochę no jest tak, że stajemy się społeczeństwem nie tyle katolickim, co czy polskim, czy przede wszystkim telewizyjnym, bo ludzie średnio dziennie 3 do 5 godzin oglądają telewizję, a do kościoła idą może raz na tydzień, na godzinę, kilka minut dziennie się modlą, albo nawet to nie. Jest więc faktem, że główne media dominujące, telewizja, w dużym stopniu kształtują świadomość społeczną. Zresztą no, to dostrzegamy nawet już w XVIII wieku, przy początkach rozwoju prasy, jak wielka jest władza mediów nad umysłami ludźmi. To już zauważono przed rewolucją francuską. Zresztą te media w dużym stopniu przyczyniły się do sukcesu tej rewolucji. Tylko no, trzeba zauważyć, że właściwie te same media przy takim pobieżnym oglądzie, analizie, no, same o sobie mówią coś bardzo złego. Bo zauważmy, jeżeli powiemy kilka zdań krytycznych o gejach albo o Żydach, nawet gdyby to były zdania najbardziej prawdziwe, gdyby to było cytowanie najbardziej rzetelnych danych naukowych, statystycznych, te główne media okrzykną nas homofobami albo antysemitami, czyli ludźmi pełnymi nienawiści do gejów i do Żydów. No, zresztą to mają takie ukryte założenie, jakby te grupy ludności nie podlegały krytyce, czyli właściwie jakby miały cechy boskie, no bo tylko Bóg nie podlega krytyce. Natomiast każdy człowiek, każda grupa społeczna, jako obciążona brakami moralnymi i poznawczymi, podlega krytyce i potrzebuje krytyki. Po prostu samej natury człowieka, jako istoty ułomnej, ograniczonej, grzesznej, wynika organiczna potrzeba krytyki. Ktoś, kto stawia się ponad wszelką krytyką, kto nie dopuszcza krytyki, który właśnie paruje każdą krytykę, ty nienawidzisz, to jest mowa nienawiści. No zauważmy, że to jest klasyczne postępowanie naszych mediów. Jedno zdanie krytyki, na przykład pod adresem gejów albo Żydów, od razu odpowiedź nienawidzisz, mowa nienawiści. Czyli te osoby, te media, właściwie te grupy i samych siebie stawiają w pozycji Boga. No bo tylko Bóg nie podlega krytyce. Bóg jako istota idealna pod każdym względem nie podlega krytyce. Natomiast człowiek, który stawia się ponad wszelką krytyką, który nie pozwala się krytykować jednym zdaniem, przyjmuje pozycję boską. No właśnie, odwieczna pokusa, będziecie jak bogowie.
Tylko konsekwentnie obserwując to zachowanie, zauważam, że te same media nie szczędzą krytyki pewnym grupom ludności. U nas szczególnie chrześcijanom i księżom. W tych samych mediach możemy codziennie znaleźć dziesiątki, nawet tysiące zdań krytycznych wobec chrześcijan, kościoła, księży. Na przykład jest takie solidne opracowanie historyka pana Dmachowskiego Kościół Gazety Wyborczej. Właśnie gazeta, która jest najbardziej dominująca w naszych mediach i po której dyktando właściwie w dużym stopniu pracują główne telewizje. Właściwie narada redakcyjna rano zaczyna się od czytania Gazety Wyborczej i podejmowania tematów, które ona podała. Pan Dmachowski zadał sobie trud przeglądnięcia wszystkich wydań Gazety Wyborczej, przeczytania od początku do dzisiaj. No i potwierdził tylko to, co my przypuszczamy, co widzimy, prawda? W Gazecie Wyborczej codziennie ukazuje się kilka artykułów na temat Kościoła i księży i one są właściwie zawsze negatywne albo bardzo negatywne. Czyli Gazeta Wyborcza codziennie pisze kilkaset zdań krytycznych o księża i kościele, właściwie wyłącznie krytycznych. Jeżeli pisze dobrze o księżach duchownych, to raczej o takich, którzy przeszli na ciemną stronę mocy, którzy atakują Kościół, tak jak Gazeta Wyborcza. Czyli właściwie można powiedzieć, są wyznawcami teologii judaszowo-kainowej. No takich chwali. Ale podobnie można zauważyć, że tam są ciągłe ataki na Polaków. Właściwie Polacy są przedstawiani jako taki naród niewydarzony, antysemici, trochę niedorozwinięci, którzy właśnie najlepsze, co mogą zrobić, to paść na kolana przed Brukselą i przyjąć jej nauczanie jak objawienie. Mniej więcej tak, jak kiedyś kolonizatorzy oczekiwali od Murzynów i Indian. Czyli, a zaraz mi też zbadano, że w Gazecie Wyborskiej codziennie w różnych wydaniach ukazuje się 3,14 artykułów pozytywnych o gejach, chwalących gejów. I wszelkie teksty wyborcze, jakie ukazują się o gejach, są wyłącznie pozytywne. Właściwie nie spotkałem jednego zdania krytycznego. No, samą sobie dla człowieka, który zachował elementarną zdolność myślenia, jest to podejrzane. Jest to nienormalne. Jeżeli o jednej grupie piszemy wyłącznie dobrze, a o innej wyłącznie źle, no jest to na pewno jakieś zafałszowanie, jest to gigantyczna manipulacja. Ale też w ramach standardów samej Gazety Wyborczej i mediów pracujących pod jej dyktando, no trzeba powiedzieć, że jest to wulkan nienawiści, ośrodek nienawiści. No jeżeli kilka zdań krytycznych o gejach czy o Żydach powoduje zaszeregowanie natychmiast w gonie nienawistników, którzy chorują z nienawiści do gejów i do Żydów. W takim razie, według tych standardów, sami dziennikarze wyborczej i mediów podobnych, wyborczo-podobnych, no, określają się jako wulkany nienawiści. Nienawiści szczególnie do księży i do Polaków, no bo oni codziennie publikują przynajmniej kilkaset zdań krytycznych wobec księży i Polski, właściwie tylko krytycznych. Zwracam na to uwagę, ponieważ jednak te media mają duży wpływ na ludzi i coraz bardziej, można powiedzieć, ludzie dzielą się na tych, którzy ufają dominującym mediom, takim jak te, i tym, którzy zachowali zdolność do krytycznego myślenia. No, a tutaj to są te dwie grupy ludności, a na tej sali, jak przypuszczam, są przedstawiciele przede wszystkim tej drugiej grupy, za co szczególnie dziękuję, czuję się zaszczycony. Ale też myślę, ludzie otwarci na rozmowę, na dialog. To mówię też jako filozof, no bo nie tylko jako ksiądz, ale jako zawodowy filozof jestem szczególnie odpowiedzialny za prawdę, za służenie prawdy. Na przykład w Krakowie jestem kierownikiem Katedry Filozofii Poznania, czyli specjalizuję się w badaniu procesów myślowych, na ile są poprawne. To jest szczególnie ważne w humanistyce, ponieważ tu nie mamy takich metod weryfikacji jak w naukach przyrodniczych. Dlatego szczególnie w naukach humanistycznych trzeba kontrolować poprawność rozumowań. I no, muszę powiedzieć, że z tej perspektywy filozoficznej to, co piszą takie media, no, w dużym stopniu to jest bełkot. Po prostu tam nie ma jakiegoś wynikania logicznego, nie ma uzasadnień. Jest czysta propaganda i według ich standardów jest czysta nienawiść. Czy zwracam uwagę,
tak żeby no, budować krytycy, zdrowy dystans do tej chmury propagandy, ale też nienawiści, która nas zalewa. Bo według standardów, podkreślam, tych mediów, mamy do czynienia z gigantyczną nienawiścią wobec Kościoła, księży i Polaków. A wszystko to ma być wspomagane paliwem gender. Oto toczy się walka. Z drugiej strony Kościół przestrzega nas przed gender. Rok temu episkopat wydał na uroczystość Świętej Rodziny list, którego ogólnym tematem był gender. I przestrzega nas przed gender, podobnie jak kiedyś przestrzegał przed marksizmem czy nazizmem, czy też przestrzegał przed wieczną nienawiścią do Niemców, wyciągając od nich rękę. I odpowiedzi na to media i politycy rzucili się na episkopat. No bardzo podobnie jak wcześniej ci przedstawiciele ustrojów totalitarnych. Niektórzy duchowni manifestacyjnie nie czytali tego listu, ale to raczej duchowni znani raczej wyznawania takiej teologii judaszowo-kainowej, którzy właśnie ciągle atakują Kościół. Zresztą no, można powiedzieć, to jest wasze rozróżnienie, jeżeli media, które same się określają jako pełne nienawiści do Kościoła, jeżeli popierają jakichś duchownych, no to samo świadczy, komu oni służą. To podkreślam, ponieważ no, mamy taką grupę duchownych, zresztą ona zawsze była, no, o teologii judaszowo-kainowej, można powiedzieć. Ona jest szczególnie niebezpieczna, dlatego o niej wspominam, przed nią przestrzegam, bo szczególnie służy niszczeniu Kościoła. Tak też niszczono Kościół na Zachodzie. Ja na Zachodzie spędziłem ponad 10 lat w różnych krajach, ale głównie w Niemczech, i obserwowałem tam metody niszczenia Kościoła, które no, są kopiowane teraz w Polsce. I Kościół no, zdecydowanie się temu przeciwstawia. Podobnie wcześniej święty Jan Paweł II mówił o cywilizacji śmierci. Benedykt XVI stwierdzał, że gender jest bardziej niebezpieczny niż marksizm. Dlaczego? Ponieważ niszczy samego człowieka. Nie niszczy tylko gospodarki, ale samą naturę, istotę człowieka. Sam papież Franciszek też bardzo krytycznie wypowiadał się na ten temat. To ma szczególne znaczenie w jego ustach, bo wiemy, jak on stara się o dialogiczność, jak dialoguje z innymi. Jego właśnie najbardziej znana książka to jest rozmowa z rabinem Skórką polskiego pochodzenia z Buenos Aires. To między innymi pokazuje jego otwartość, szukanie dialogu. Ale on jest też znany z szczególnie mocnych wypowiedzi na temat gender. Na przykład powiedział, że żeby się nie łudzić, zresztą w oficjalnym liście napisał wcześniej jeszcze jako biskup Buenos Aires, że małżeństwo homoseksualne jest wynalazkiem szatana, jest dziełem szatana, że to nie jest jakaś taka rzecz przypadkowa, tylko ludzka, tylko jest to dzieło szatana. W zeszłym roku powiedział wprost, że gender jest demoniczne. I do biskupów włoskich mówił, że gender jest jak tsunami, jak fala tsunami, która uderza w naszą cywilizację, w nasze społeczeństwo i niszczy je podobnie jak tsunami. Wezwał biskupów, żeby zrobili wszystko, co możliwe dla powstrzymania tej fali. I odpowiedź mediów i genderystów no, była według ich standardów pełna nienawiści, no, pełna krytyki. I przypominająca reakcję na te wcześniejsze wypowiedzi Kościoła. No, chociażby z powodów historycznych, trzeba się jednak liczyć ze zdaniem Kościoła. W takich sytuacjach, no, kiedy były sprawy na ostrzu noża, kiedy chodziło o gardło i Kościół się sprzeciwiał, często jako mniejszość wobec większości, to jak się okazywało, że Kościół miał rację. Chociaż płacił za to wysoką cenę. Chociaż byli zabijani księża i biskupi. Kiedy no właśnie, biskupi polscy pod koniec Soboru Watykańskiego wydali list do biskupów niemieckich ze słynnym zdaniem: przepraszamy, prosimy o, prosimy o wybaczenie. No, propaganda komunistyczna na czele z Gomułką chciała ich rozszarpać, szalała, prawda? Starsi z nas to pamiętają.
No ale podobnie opór księży, biskupów wobec marksizmu kończył się często śmiercią. Tylko w trzech krajach, w Polsce, w Hiszpanii i w Związku Radzieckim w czasie XX wieku ateiści zamordowali ponad 110 tysięcy księży. 2,5 tysiąca w Polsce, ponad 6 tysięcy w Hiszpanii, ponad 95 tysięcy w Rosji. 110 tysięcy księży, tylko w trzech krajach. To była odpowiedź na sprzeciw księży wobec ateizmu, wobec nazizmu. Kiedy papież wydał encyklikę Mit Brennen und Sorge przeciwko nazizmowi, naziści w Niemczech robili wszystko, żeby nie dopuścić do publikacji tej encykliki w Niemczech. Blokowali list pasterski na ten temat. Konfiskowali dokumenty. I jak odpowiedź na to było wtrącenie wielu księży niemieckich do obozów koncentracyjnych. Bo w tych obozach było kilkuset duchownych niemieckich. Na przykład w obozie Dachau pod Monachium było 2,5 tysiąca duchownych księży. 1800 księży z Polski i około 200 niemieckich. Połowa z nich zginęła. To była odpowiedź nazizmu. Też jako odpowiedź na ten list Goebbels rozpoczął propagandową akcję oczerniania księży o pedofilię. Nakazał stworzyć taki obraz w mediach, że każdy ksiądz to jest pedofil, a pedofil to ksiądz. Chociaż takie przypadki dotyczyły ułamka promili wśród duchownych, on właśnie starał się stworzyć taki obraz, że duchowni to zazwyczaj są pedofile, a pedofile to duchowni. Zauważamy, jak dzisiaj w Polsce tę metodę Goebbelsa dokładnie się kopiuje, żeby zniszczyć autorytet księży. No, takie metody stosowano wobec Kościoła, wobec księży, mord tysiącami, a jednak to Kościół miał rację, prawda? Kiedy był w mniejszości, no, Niemcy w pewnym momencie oszaleli na punkcie nazizmu. Szczególnie jak Hitler był u szczytu sukcesu, jak podbił Francję, kiedy mu się to udało w miesiąc, a w pierwszej wojnie przez kilka lat nie dali rady z takimi ofiarami, no Niemcy szaleli z radości. Są zdjęcia z triumfalnego pochodu Hitlera w Berlinie. Miliony Niemców zachwyceni. No, podobnie w Związku Radzieckim, jednak spora część ludzi wierzyła i wierzy do dzisiaj w komunizm. To jednak trzeba docenić, jeżeli całe narody, naród niemiecki, a jeszcze tak wykształcony naród niemiecki, właściwie był wtedy najbardziej wykształconym narodem na świecie. To chyba najwięcej nagród Nobla, szczególnie w naukach przyrodniczych, no, szczególnie Żydzi niemieckiego pochodzenia. Połączenie geniuszu żydowskiego i niemieckiego, Einstein, Husserl, ale też średni poziom wykształcenia, gimnazjum, chyba najwyższy w świecie. Jednak tak mądry naród dał się tak ogłupić właściwie zbrodniczej, idiotycznej ideologii. No podobnie Rosjanie z komunizmem. To jednak trzeba docenić mądrość Kościoła, który jako znajdujący się z mniejszości, po ludzku na przegranej pozycji wobec olbrzymiego aparatu represji, propagandy, władzy, mówił nie. I jednak okazało się, już wtedy było wiadomo, dla kogoś to zachował zdolność myślenia, ale po dziesiątkach lat się okazało, że to Kościół miał rację. Pomimo szaleństwa całych narodów, okazało się, że to biskupi, papież mieli rację w ocenie nazizmu, komunizmu, też polskiego socjalizmu. I dzisiaj, no, kto ma używanie rozumu, no, wstydzi się tamtego okresu. Więc chociażby doświadczenie historyczne, gdyby ktoś był ateistą, nakazuje z szacunkiem podchodzić do zdania Kościoła. Jeżeli Kościół przestrzega przed czymś, to może mieć rację. Nawet jeżeli znaczna część społeczeństwa, politycy, dominujące media, jakąś ideologię popierają. To trzeba szanować. Tym bardziej, że za tym idzie świadectwo krwi. Dziesiątki tysięcy zamordowanych księży duchownych, którzy nieraz do końca byli wierni. To właśnie jako pewne uzupełnienie do tej propagandy goebbelsowskiej, która dominuje w naszych mediach na temat księży, no, można przytoczyć zdanie Roama Szałamowa z jego opowieści katyńskich. To był twardy, przekonany komunista, który za jakieś, no, zdanie głupie, podobnie jak Sołnierzycyn, dla niego trafił na Kołymę. Ateista, twardy człowiek, no może powiedzieć szczególnie wiarygodny świadek. On pisze w swoich opowieściach,
że wystarczyły 3 tygodnie na Kołymie, żeby złamać prawie każdego. 3 tygodnie głodu i zimna powodowało, że z człowieka wychodziła bestia, zwierzę, że człowiek dla kawałka chleba był najbardziej się upodlić, zrobić wszystko. I mówi, że jedna grupa jeszcze w tych warunkach zachowała się najlepiej, zachowała swoją godność. To właśnie, i kto to był? No mówi księża katolicy, że w tych skrajnie trudnych warunkach jeszcze oni najwięcej ocalili z człowieczeństwa. Myślę, że to trzeba dzisiaj podkreślać właśnie, kiedy żyjemy w dobie propagandy goebbelsowskiej na temat Kościoła i duchownych. Szczególnie jednak trzeba cenić środowisko, organizację, która ma tyle mądrości, wiedzy, żeby ocenić właściwie sytuację, kiedy większość głupieje, większość społeczeństwa jest właściwie ogłupiona przez media i mówi nie, nawet jeżeli to wiele kosztuje, jeżeli za to zamykają do więzienia i zabijają. A potem po latach jednak się okazuje, że to ta grupa miała rację. Właśnie, skąd się bierze ten spór? O co chodzi w tym gender? Tylko trzeba jeszcze wspomina się raz podstawowe rzeczy, bo nieraz dyskutuje się wiele o gender, a nawet nie wie się, co to znaczy gender. Zresztą to należy do strategii gender. Właśnie genderyści chcą, żebyśmy możliwie mało wiedzieli na ten temat. Ich przekaz jest często bardzo mętny i bełkotliwy, wieloznaczny i właśnie o to chodzi. To jest ich metoda działania. Bo oni chcą swoje cele przeprowadzać w ciemności, swoje zamierzenia. Wiedzą, że gdyby ludzie byli świadomi, co to jest, do czego oni zmierzają, to by się na to nie zgodzili. Demokratycznie tego by się nie dało przeprowadzić. Dlatego właśnie chcą, żebyśmy byli nieświadomi, o co chodzi. Żeby niejako za naszymi plecami, z tyłu, mogli to przeprowadzić. Samo słowo gender w pierwotnym języku angielskim oznaczało rodzaj gramatyczny. Męski, żeński i nijaki. Przy czym zostało użyte w nowym znaczeniu jako kulturowe, społeczne znaczenie, rozumienie płci. Natomiast w tym kontekście słowo seks zarezerwowano do biologicznego rozumienia płci, związanego z cechami, z fizjologią naszego organizmu. I można powiedzieć, że takie rozróżnienie jest uprawnione i potrzebne, bo rzeczywiście jest znaczenie kulturowe, społeczne płci. Zależne od kultury i szczególnie zależne od religii. O tym łatwo przekonamy się, kiedy pojedziemy do kraju innej kultury, szczególnie bardzo innej kultury, jak muzułmańska czy hinduistyczna, i od razu na pierwszy rzut oka dostrzeżemy, że tam męskość i kobiecość rozumie się bardzo inaczej niż w naszej kulturze. Ja też do tego nieraz miałem okazję, bo w pracy naukowej duszpasterskiej byłem już właściwie w ponad 50 krajach, także to też to, co mówię na tej podstawie wiedzy wszerz, znajomości świata, kultury, to tak właśnie. No ale też studiów filozoficznych, teologicznych, to podkreślam też jako odpowiedź na zarzuty właśnie środowiska medialnego typu Gazety Wyborczej, że ci, co się sprzeciwiają gender, to nie znają świata i nie są wykształceni. Chciałem wiedzieć, czy dziennikarze wyborczy lepiej znają świat, są lepiej wykształceni. Na jakiej podstawie oni stawiają swojej tezy? Raczej czystej nakazu redakcyjnego ideologii. Na przykład jak jesteśmy z pielęgniarkami, z lekarzami, bo jestem też duszpasterzem lekarzy w archidiecezji krakowskiej, kiedy kobiety widzą w krajach islamu, hinduizmu, jak są traktowane tam kobiety, to mówią, Boże, dziękuję, że się urodziłam Polką i katoliczką. Bo rzeczywiście sytuacja kobiety jest najlepsza w krajach kultury chrześcijańskiej. A w krajach kultury hinduizmu i islamu, to jest nieraz dalej statut półniewolnicy. Czy nawet niewolnicy. Zresztą w państwie islamskim teraz kobiety, chrześcijanki, jazydki są sprzedawane jak niewolnice, dosłownie na targu. Można sobie kupić chrześcijankę za kilkaset złotych właściwie. I co ciekawe, im młodsza właśnie dziecko, tym droższa. To jest chyba jakaś pedofilia też. To się dzieje teraz, w tej chwili. Chrześcijanki są sprzedawane na targach jak bydło.
Taka jest ta kultura. Oczywiście trzeba pamiętać, że islam ma bardzo wiele nurtów, bardzo się różni, jeszcze jest bardziej się różni niż chrześcijaństwo w różnych odłamach, ale no jest faktem, że rozumienie męskości i kobiecości w dużym stopniu zależy od kultury, szczególnie religii. I to można studiować. Właśnie tym się zajmują gender studies. Powinny się zajmować zasadniczo. To jest uprawnione, bo można studiować, jak w historii zmieniało się rozumienie męskości i kobiecości, jak ewoluowało. Oczywiście zmienia się, ewoluuje także dzisiaj, jak jest uzależnione od kultury, od religii. I co można w tym poprawić, co można zmienić, co można oczekiwać na przyszłość. To jest jak najbardziej do przyjęcia także dla chrześcijan. Tylko niepewne przesady, które genderyści tutaj wprowadzają, ich dominujące odłamy ateistyczne. Ale właśnie tutaj można wyróżnić pewne elementy pozytywne w gender, jak najbardziej, podobnie jak można było w marksizmie wyróżnić zatroskanie o robotników, o niesprawiedliwość społeczną. Można to studiować. Można też gender używać jako teorii, która może poprawić los kobiet. To są właśnie takie dwa pozytywne elementy gender, które zresztą są zgodne z chrześcijaństwem. I tutaj genderyści mogliby się uczyć od chrześcijan. No bo no jest faktem, że w żadnej kulturze sytuacja kobiet, w ogóle osoby, nie jest tak dobra jak w krajach kultury chrześcijańskiej. To Ewangelia działa, powoli, ale działa, zmienia twarde, egoistyczne serca, także męskie, i powoduje, że każda osoba, jednostka jest coraz bardziej szanowana, co służy tej jednostce, ale też całemu społeczeństwu. Zresztą to jest jedno ze źródeł prężności, twórczości kultury chrześcijańskiej, która no, okazała się w dziełach najbardziej twórcza i dominująca w świecie. Także dzięki szacunkowi dla osoby, kobiety. No bo jednostka odpowiednio szanowana, najlepiej się rozwija, to jest dobre dla niej, ale to jest dobre dla całego społeczeństwa, wtedy jej talenty najbardziej mogą wszystkim służyć. I w tym, można powiedzieć, mistrzami są chrześcijanie. Tego genderyści mogliby się od nas uczyć, bo ich dominująca część jednak to są ateiści. No jak ateiści za coś się wezmą, to łatwo to popsują. Właśnie, bo z tym od razu się robią może taki problem, że genderyści ateiści chcą z tej kwestii zrobić kamień filozoficzny, właściwie rozstrzygającą zasadę, która tłumaczy dzieje i która przede wszystkim zadecyduje o postępie ludzkości. Równouprawnienie też rozumieją często tak bardzo prymitywnie, od siekiery, te kwoty 50% mają być wszędzie. No, to bardzo chcieliby, żeby 50% przedszkolanek to byli mężczyźni. 50% pielęgniarek mężczyźni. No ale też analogicznie 50% traktorzystek to kobiety. 50% pracujących z młotem pneumatycznym na przodzie w kopalni to kobiety. No, no i marzenie, żeby 50% rodzących na stacjach położniczych to byli mężczyźni. To jest takie, no, też przedstawiają na przykład tezy, że nauki ścisłe są za męskie, że te nauki ścisłe są takie logiczne, strasznie takie męskie, to właśnie też dlatego, no prawie 100% wynalazków technicznych w dziejach to są mężczyźni. A to dlatego, że mężczyźni zniekształcili te nauki, stworzyli je tak w męski sposób i dlatego wynalazki dokonują tylko mężczyźni. Natomiast jak się tam wprowadzi kobiety i wprowadzi się więcej uczucia do matematyki, jak do fizyki, tak z uczuciem będzie się myśleć, a niekoniecznie logicznie, to wtedy nastąpi eksplozja nauki i postępu, bo wtedy będzie mieć matematykę i fizykę kobiecą. No i tak piszą, ja nie żartuję. Fizyka i matematyka kobieca powinna być. Poza logiczne, bo to w ogóle logika, przecież są różne logiki. Dlaczego mamy używać obecnie obowiązującą logikę? Możemy sobie wymyśleć, że właściwie jest 100 różnych logik. No i już taką logikę genderową, może jak hegloską, bez zasady sprzeczności, gdzie można powiedzieć wszystko, można bełkotać jak się chce i to będzie właśnie postęp ludzkości. No właśnie, bo jak czyta się te teksty genderowe, to nieraz można się załamać za głowę, kto to napisał. No. Ja jako zawodowo, powiedzmy, też no, delegowany do tych spraw,
zajmuję się tym, ale jako zawodowy filozof to ja musiałem przestudiować setki teorii, które ludzie wymyślali. Filozofii, w teologii, w psychologii, socjologii, no same historie idei. Ale muszę powiedzieć, że coś tak głupiego jak gender to trudno znaleźć. No, muszę się zastanawiać, co ci ludzie mają w głowie, żeby coś takiego pisać? Co się z nimi stało? No właśnie, to trzeba wyjaśnić. No, jak się czyta te teksty, to ma się wrażenie zatruwania i zamulania mózgu. No, trzeba się odtruwać co jakiś czas. Dlatego nie zachęcam do tej lektury. Ja to muszę robić też w zastępstwie dla państwa. No, moja służba, służymy sobie nawzajem. Ale no, człowiek się zastanawia, kto takie rzeczy pisze. No? Co się z nim dzieje w głowach? No? No przecież ostatnio szczyt mądrości genderyzmu to jest propagowanie kazirodztwa. Zauważmy, że czołowi genderyści Polski, jak Hartmann, wszyscy ateiści, Fuszara, Środa, ostatnio mówią o pozytywnych aspektach kazirodztwa. No co tym ludziom się stało w głowach, można się pytać. No właśnie, to proszę Państwa, tak ogólnie muszę powiedzieć, że to jest trochę jak z krokiem pijanego. Jak zobaczymy człowieka, który się zatacza po ulicy, idzie tak od ściany do ściany, od płotu do płotu, to właściwie wiele poznawczo nam nie da badanie jego kroku, dlaczego on tak idzie, prawda? To poznawczo wiele nie wyjaśni. Aha, tam już rozdaję te broszurki, to jest się wiąże z naszym wykładem, zresztą z dobrą inspiracją. Gender jest zagrożeniem dla dzieci, jest seksualizacją dzieci i w Polsce już powstało wiele inicjatyw rodziców zmierzających do obrony dzieci przed tą straszną, przestępczą seksualizacją. W tej broszurce Państwo mogą się dowiedzieć na ten temat trochę, na przykład co się planuje w szkołach, jak ma wyglądać wychowanie seksualne według genderystów. No, przede wszystkim chodzi o naukę, masturbację, praktyk homoseksualnych od przedszkola właściwie. Dzieci już w przedszkolu mają się uczyć takich rzeczy. I tutaj jest taka skrótowa informacja na ten temat, jak również adres strony internetowej, gdzie możemy się zgłosić i dołączyć do tej wielkiej akcji obrony dzieci przed seksmaniakami. Bo naprawdę, no Państwo zobaczą ten program, ja tu w całości mam w postaci standardy edukacji seksualnej w Europie. No, to jest program jakby pedofilii. Dopuścić ten program do szkół, to jakby dopuścić pedofilii do dzieci. Najlepiej można się przekonać, czytając wytyczne tego programu. Ale do tego jeszcze dojdziemy. No właśnie, żeby wyjaśnić krok pijanego, nie trzeba studiować każdego jego kroku, tylko po prostu trzeba powiedzieć, on jest pijany. Jego centrum osobowe, najcenniejsza część człowieka, jego rozum jest zaburzony przez alkohol. Dlatego idzie w sposób no, bardzo niebezpieczny, nieokreślony. To jest zasadnicze wyjaśnienie. Bo to, co on robi, można powiedzieć, jest niejako bełkotem kroku, absurdem kroku. Ale podobnie jest z genderyzmem. No, nie ma sensu studiować wszystkich ich dzieł. Zresztą Państwo no, nie mają na to czasu, to jest zadanie specjalistów. Ja, no ale podobnie jak nie było sensu studiować dzieł marksistów, prawda? To u nas w Krakowie, w Centralnej Księgarni były wszystkie dzieła Lenina, Stalina w cenie takiej właśnie trochę wyższej niż makulatura, bo ludzie brali tą makulaturę. No, no tyle to było warte, prawda? Dlatego nie warto było czytać. Ale no, niektórzy musieli się tym zaznajomić, żeby przed tym bronić społeczeństwo. Więc zasadniczym wyjaśnieniem, skąd się bierze gender, to jest stwierdzenie, że to jest teoria ateistów. To jest kolejna ateistyczna przede wszystkim teoria. Źródła tej teorii są ateistyczne, między innymi marksistowskie i neomarksistowskie. Główni koryfeusze tego systemu to są ateiści. To zresztą możemy obserwować, no tutaj nie mogę przedłużać całej historii gender, bo to mam wykładem semestrami na uczelni, ale to widzimy też w sferze publicznej. No zauważmy, kto najbardziej popiera gender? No najbardziej przekonani walczący ateiści w świecie polityki, twój ruch, prawda, Palikot. Najbardziej taki fanatyczny ateista, zionący nienawiścią do kościoła, także do wielu innych polityków, najbardziej popiera gender. No i też takie czołowe postacie Hartmann, Fuszara, Środa, profesorowie filozofii, ateiści, także o korzeniach częściowo marksistowskich.
heglowskich popierają gender, prawda? To w takim samym przekazie medialnym. Ci, którzy najbardziej walczą o ateizm, którzy są walczącymi ateistami, bardzo agresywnymi, no jednak wśród mężczyzn, no można powiedzieć, że Palikot osiąga rekordy nienawiści. Wiemy, on o takiej wypowiedzi o jednym polityku, że trzeba go uszczelić, skórę ściągnąć i sprzedać, albo trzeba mu uciąć głowę i kopać jak piłkę. No nawet w warunkach takiej prymitywnej, brutalnej polityki polskiej są rekordami nienawiści do innej osoby. I ten człowiek, Palikot, który osiągnął szczyt nienawiści w świecie medialnym, zarazem jest najbardziej popierającym ateizm, walczącym ateistą i popierający genderyzm, prawda? Czyli powiedzmy maksimum ateizmu, maksimum genderyzmu, maksimum nienawiści zbiega się w osobie Palikota, co nie jest przypadkiem, co będę wyjaśniał zaraz. No ale podobnie, no, pani Środa jest znana ze szczególnej agresywności wśród kobiet wobec Kościoła, prawda? Księży wierzących, papieża, świętego Jana Pawła II. I też więc szczególna agresywność, maksimum ateizmu i maksimum genderyzmu. No i podobnie pani Fuszara. Właśnie, to jest teoria ateistyczna przede wszystkim. To jest kolejna utopia ateistyczna, która wynika też z potrzeby sensu każdego człowieka. My podobnie jak chleba potrzebujemy sensu. Nie możemy żyć bez sensu, nie możemy stać rano, jak nie mamy sensu. I sensu potrzebują też ateiści. Każdy potrzebuje światopoglądu, czyli jakiegoś ogólnego wyjaśnienia znaczenia świata. Także ateista. Dlatego ateiści będą tworzyli teorie, które tłumaczą ich świat, które motywują do działania, do życia w tym świecie. Wcześniej taką główną teorią był marksizm, prawda, który no, swoim panowaniem objął 1/3 ludzkości. Jednak skompromitował się też jako podstawa do największych zbrodni w dziejach. No. Jednak zbrodnie komunistyczne to jest ponad 150 milionów ludzi. Katastrofa gospodarcza. Wiemy, mówiono, że jakby gospodarkę komunistyczną założyć na Saharze, to 2 tygodnie zabraknie piasku. No, trochę tak to funkcjonowało. Więc dzisiaj trudno tak prezentować marksizm w czystej postaci, chociaż tacy wiecznie poprawni są. Jeszcze jak zaczynałem studia w Niemczech na uniwersytecie, tam jakiś student rozdawał ulotki komunistyczne. Ja mu mówię, że ja jestem z Polski, to jest absurd. A mówi, nie, to my stworzymy lepszy komunizm. No są nieuleczalni. Znaczy, na przykład pani Bratkowska, która tak była dumna, że dokonała aborcji samą w Wigilię w zeszłym roku, właśnie dyskutowałem o nią w Polsacie, ona zarazem mówi, że komunizm to jest najlepszy ustrój. No, tak się aborcja z komunizmem jej dobrze komponuje. No są tacy ludzie, ale raczej jest to margines, prawda? No dzisiaj trudno po takich największych zbrodniach w dziejach, największej katastrofie gospodarczej popierać marksizm. No więc ateiści potrzebują innej teorii, która w istocie jest neomarksizmem i to właśnie jest gender. To jest taka mutacja marksizmu. I żeby rozumieć, skąd się biorą te tezy, trzeba rozumieć dialektykę myślenia ateistycznego. Trzeba zrozumieć, jak oni myślą. Właśnie tutaj przedstawię, można powiedzieć, taką dekonstrukcję dekonstrukcjonistów, bo no, w filozofii postmodernistycznej bardzo modna jest dekonstrukcja. Twierdzi się, że każdą teorię ludzką można zdekonstruować, że za każdą kryją się jakieś ukryte motywy. To jest taka filozofia podejrzeń, której już mistrzem był Freud, czy Marx, Sartre, Feuerbach, czy Nietzsche. Oni właśnie starali się pokazać, że za największymi ideami ludzkości jest pustka. No jeżeli Bóg jest sam pustką, no to bardziej inne teorie. Ateiści właściwie mówią z takiej pozycji, że oni są więksi od Boga, no bo Bóg jest dla nich tylko pustą ideą. Jeżeli odrzucają Boga, no to są gotowi odrzucić też każdą inną ideę. To są źródła postmodernizmu, w której właściwie można mówić wszystko, bo wszystko jest mniej więcej tyle samo warte. Wszystko się dekonstruuje. Pokazuje się, jakie są ukryte motywy za teoriami, które ludzie głoszą. I dlatego wszystko jest równie wiele warte. No, teoretycznie, bo jednak tutaj sobie genderyści zaprzeczają, postmoderniści, bo jednak katolicy chrześcijaństwo jest dużo mniej warte. Właściwie można głosić wszystko, ale nie idee chrześcijańskie. Te
trzeba tępić. No właśnie, tak jak na przykład w głównych mediach codziennie atakuje się idee chrześcijańskie, codziennie się atakuje Kościół. A poza tym, no można, ale kazirodztwo można ogłosić jak najbardziej, to jest dobre. No. W Gazecie Wyborczej też mieliśmy artykuły popierające, pozytywnie mówiące o kazirodztwie, przedstawiające argumenty za kazirodztwem. Więc muszę powiedzieć, jeżeli wszystko, to wszystko, to także wasza teoria, panowie, więc was też można zrekonstruować. I to właśnie chciałem tutaj przedstawić, tutaj taką dekonstrukcję genderystów i postmodernistów. Skąd się bierze ta teoria? Jest to, podkreślam, myślenie ateistyczne, to w dużym stopniu tłumaczy. To po prostu jest teoria ateistyczna z typowymi cechami myślenia ateistycznego. Oczywiście trzeba podkreślić, że ateiści mogą być wielkimi, szlachetnymi ludźmi. Każdy człowiek może być wielki, święty, może być zbawiony, jeżeli nie jest chrześcijaninem. Zresztą no, chrześcijanie, właśnie ochrzczeni, stanowią mniej niż 1/3 ludzkości, nigdy więcej nie stanowili. Natomiast wiemy, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego każdemu daje szansę zbawienia. Każdy może być zbawiony, każdy może otrzymać łaskę, nawet jeżeli nie wie, że to jest łaska. I no, każdy będzie oceniany nie według wiedzy, poznania, które ma, bo ono jest często zupełnie przypadkowe. To, co mamy w świadomości, jest no, często absurdalne, jest przejęciem przekonań naszego otoczenia. Jest wyuczone, wdrukowane nam w procesie wychowania. Za to nie jesteśmy odpowiedzialni, więc nawet jeżeli mamy wiele szalonych, absurdalnych poglądów, to często nie jest nasza wina. Więc Bóg nie tyle może nas sądzić, zbawiać albo potępiać za nasze poglądy, które nieraz są absurdalne, błędne, bez naszej winy. Zresztą ja z pierwszym rokiem studentów lubię zaczynać wykłady od takiego aksjomatu. Mówię zawsze, pamiętajcie, że każdy z nas na każdy temat wie najwyżej małą cząstkę, a ta cząstka prawie na pewno jest częściowo błędna. To wam się wszędzie sprawdzi, we wszystkim. I to mówię nie, żeby ich załamać na początku, tylko żeby motywować do nauki. Właśnie dlatego, że każdy z nas na każdy temat wie najwyżej małą cząstkę i ona prawie na pewno jest częściowo błędna, tak potrzebny jest rozwój, nauka, studiowanie, korekta. Właśnie poszerzanie wiedzy, ale zarazem korekta. Właściwie dlatego trzeba zawsze, po pierwsze, starać się o poszerzenie swojej wiedzy, ale po drugie o korektę tej wiedzy. Jednak wielu ludzi z tego sobie nie zdaje sprawy. No, większość ludzi żyje jak w Matrixie, jak wypustki głównych telewizji. Właściwie powtarzają, paplają to, co usłyszą w ostatnim dzienniku, czy w kolejnych dziennikach. Ale to nie jest życie godne człowieka. To nie jest, jest życie godne istoty homo sapiens, istoty myślącej. Po prostu istota telewizyjna nie jest istotą myślącą. Ona po prostu ubliża godności człowieka, bo to jak alkoholik. Dlatego no, pobudzam studentów do myślenia, do rozwoju. Pamiętajcie, na każdy temat wiecie tylko małą część i ona jest prawie na pewno błędna częściowo. Szczególnie studenci pierwszego roku. No. Ale to dotyczy każdego człowieka. Zbawienie zależy nie tyle od zawartości naszej głowy, która jest często absurdalna bez naszej winy, tylko od wierności naszym przekonaniom. Tylko za to możemy być sądzeni. Sądzeni może być tylko za część wolna. Nasze życie składa się z obszaru determinacji i wolności. Determinacja może być piękna, jest darem. Wolność tylko od nas zależy. Z definicji może być potępienie albo zbawienie tylko za czyny wolne. Czyli zasadniczo za stopień wierności naszym przekonaniom. To decyduje o zbawieniu. Nie jakie mam przekonania, tylko na ile jestem wierny tym przekonaniom. Więc oczywiście do tych przekonań powinno należeć przekonanie o konieczności nieustannego rozwoju i korekty swoich przekonań, bo one na pewno są częściowo błędne i absurdalne. Ale większość ludzi do tego nigdy nie dochodzi, nikt tego nie zauważa. Po prostu to, co mają w głowie, uważają za absolutne. Zresztą tak jak widzicie dyskusje telewizyjne, to można zaobserwować. Znaczy, to, co ja mówię, to jest absolutne. Właściwie spotyka się kilka absolutów, każdy mówi jak absolut i nie mogą tylko paść na kolana i przyznać mu rację. No. Dyskusja małych absolutów. Ale to są no, tacy naturiszczycy, można powiedzieć, tacy ludzie, którzy nigdy poważniej, krytycznie nie zastanowili się nad sobą. Dlatego każdy człowiek, o ile jest wierny swoim przekonaniom, może być zbawiony. Także ateista może być święty, jeżeli jest w jeden sposób heroiczny. Oczywiście, tak jest indywidualnie, ale jednak statystycznie ateiści mają gorzej, a lepiej chrześcijanie. No, statystycznie jednak najbardziej moralnie, rozumnie żyją chrześcijanie.
Na przykład jak zwykle, 30-50% małżeństw się rozpada, to z tych małżeństw, które razem się modlą, rozpada się tylko 1%. No właśnie, tam gdzie rejony na obrębie Polski, te rejony, które są bardziej religijne, są o wiele bardziej trwałe małżeństwa. Tam, gdzie na przykład tam, gdzie są najmniej religijne rejony Polski, to 40% mężczyzn przyznaje się, że zdradza swoje żony. A w rejonach najbardziej religijnych mniej niż 10%. Rekord to jest Bochnia pod Krakowem, 6,8% tylko mężczyzn przyznaje się do zdradzania żon. No to mniej więcej paliko DSLD, można powiedzieć. Ale poza tym dzieci się lepiej uczą z takich rodzin, mają lepsze wyniki w tych rejonach. Zresztą to też tak samo w Niemczech. Rejony bardziej religijne mają wiele lepsze wyniki w nauczaniu, no bo dla dziecka rozwód rodziców to jest nieraz gorzej niż śmierć rodzica. Czy rozwód własny dla danej osoby to jest podobnie jak zawał serca. No to widać w życiu małżeńskim, rodzinnym, że najbardziej szczęśliwe, udane rodziny, małżeństwa są ludzi wierzących. Ale to widać w tym zaangażowaniu społecznym, gotowości do pomocy. Tu chrześcijanie są the best, naprawdę. Trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. Najbardziej religijni, najbardziej moralni to są jednak chrześcijanie. Już Leszek Kołakowski mówił, że są różne wiary, ale żadna wiara nie wyzwala tyle dobra w ludziach, co chrześcijaństwo. Faktycznie, no, na szczyty człowieczeństwa wychodzą chrześcijanie. Święty Franciszek z Asyżu, Matka Teresa z Kalkuty. Takich szczytów nie osiągnął żaden człowiek, żaden niechrześcijanin. Oczywiście to jest dar Boży, ale jednak ma to swoją wartość. A właśnie ateiści jednak średnio mają trudniej, mają gorzej, bo no, obok indywidualnych przypadków, które mogą być wspaniałe, to jednak średnio mają gorzej, ponieważ podlegają takiej typowej dialektyce ateizmu. No bo jeżeli mówią, że Boga nie ma, to jest pierwszy krok, odrzucenie Boga. No jest to fundamentalny błąd. To jeżeli od Boga wychodzimy i do Niego zmierzamy, jeżeli wszystko od Niego zależy, no to mówić, że Boga nie ma, to tak jakby nienarodzone dziecko mówiło, że matki nie ma. No właśnie, powiedzmy nienarodzone dziecko razem z matką, czyli matka w stanie błogosławionym jest może najlepszym obrazem Boga Stwórcy, bo tak jak nienarodzone dziecko wszystko ma od matki, no ostatecznie wszystko mamy od Boga. I także dlatego trzeba szczególnie szanować każdą kobietę, szczególnie matkę. Można powiedzieć, że najlepszy obraz Boga Stwórcy, jak właśnie kobieta w stanie błogosławionym idzie przez ulicę Korzowa, to jakby Bóg niósł kulę ziemską przed sobą. Człowiek to jest cały kosmos, to jest katedra. To jest wielkie misterium. No ale właśnie mówić, że Boga nie ma, będąc od Niego totalnie zależnym, to tak jakby nienarodzone dziecko mówiło, że matki nie ma. No to jest fundamentalny absurd, który no, wiąże się też często z fundamentalną pychą, bo ateista w dodatku stawia siebie ponad Boga, no bo Bóg dla niego jest tylko pustą ideą, jest pomyłką, jest fundamentalnym błędem. Czyli on też twierdzi, że jest no, mądrzejszy od Boga, no, w ogóle Boga nie ma, jest taki mądry, że odkrył, że Boga nie ma. No i też jest przekonany, że jest mądrzejszy od wszystkich ludzi wierzących. No, ludzie, którzy uznają Boga, to są no, jacyś niedorozwinięci, prymitywni, mniej inteligentne zwierzęta. Ale w drugim kroku tej dialektyki ateista zwykle no, znajduje sobie Boga zastępczego. No, właściwie nie może inaczej, bo cała struktura naszej osobowości jest nastawiona na Boga. My jesteśmy tak stworzeni, żeby żyć z Bogiem. Podobnie jak jesteśmy stworzeni, żeby żyć w małżeństwie, w wspólnocie, przyjaźnie z ludźmi, tak jesteśmy stworzeni do życia z Bogiem. Bez jakiegoś Boga żyć nie możemy. Musimy mieć jakąś najwyższą, centralną wartość. I właściwie tym Bogiem zastępczym może być wszystko, cokolwiek. I to natychmiast się pojawia. To było widać w komunizmie, w nazizmie, prawda? Jeżeli odrzuca się, jeżeli Boga się wyrzuca głównymi drzwiami, to zaraz przynajmniej kuchennymi wprowadza się zastępczego Boga. No każdy z nas to był na przykład mauzoleum Lenina, Stalina czy Dmitrowa, czy niedawno jeszcze byłem mauzoleum Che Guevary na Kubie. To ma charakter świątyń. Tam do Che Guevary pali się wieczna lampka, nabożne takie milczenie. Podziwia się rzecz Che Guevary, tak jak małego Pana Jezusa relikwie, że miał taki ołóweczek, taką zabawkę, konika, no cudowne, no to jest no, cechy kultury religijnej, zresztą język religijny, idee Lenina wiecznie żywe. No. No nie mogli powiedzieć, że Lenin wiecznie żywy, ale idee wiecznie żywe, to jest język religijny.
Jak 2 lata temu umierał przywódca Korei Północnej, zbrodniczego państwa ateistycznego, no to widzieliśmy te zdjęcia. Ludzie chyba częściowo autentycznie płakali, bili czołem o bruk, że jakby im Bóg umarł. No. Też stosunek do Lenina, do Stalina u wielu obywateli byłego Związku Radzieckiego ma właściwie cechy kultury religijnego do dzisiaj. No widać, jak jednak człowiek potrzebuje religii, potrzebuje Boga. Podobnie w nazizmie, który miał szczególnie mocne źródła kultystyczne, demoniczne, też od razu wprowadzono kult religijny, tylko że demoniczny. Führer właściwie jak Mesjasz, zbawca Niemców. Czy po rewolucji francuskiej kult rozumu w postaci prostytutki na ołtarzach. No człowiek musi mieć jakąś namiastkę, musi sobie czymś życie wypełnić. I to może być cokolwiek. To mogą być osoby, idee materialne, rzeczy. U mężczyzn nieraz to przejawia się tak, że jak ma władzę nad jednym państwem, musi mieć nad 3. Jak ma 3 samochody, musi mieć 100 najlepszych samochodów. Jak ma 3 kochanki, to musi mieć 50. No, u kobiet nieraz to w szale zakupów. Ma 30 płaszczy, nie ma co się ubrać. Albo 50 torebek, takie rekordy. Jakby takie haremy butów. Na przykład pani Peron miała 15 tysięcy par butów. Jest to zachowanie absurdalne, ale jednak objawiające człowieka. To jest częściowo potrzeba zaspokojenia transcendencji. To po prostu my jesteśmy stworzeni dla Boga. My mamy w nas przestrzeń na Boga. Jeżeli nie wypełniamy go Bogiem, no to będziemy kupować 30 tysięcy par butów. I tak nie wypełnimy tego. Po prostu potrzebujemy jakiejś innej wartości zastępczej. No ale to może być też osoba. Ludzie nieraz się ubóstwiają, mówią, ubóstwiam cię, jesteś moim Bogiem. I myślą to poważnie. Po prostu druga osoba staje się Bogiem. No to zawód niepowodzenie zaprogramowane, prawda? Ale często tym Bogiem staje się sam ateista. Właśnie według powiedzenia, kto to jest ateista? To jest taki człowiek, który nie uznaje żadnego, absolutnie żadnego Boga, z jednym wyjątkiem siebie samego. Właśnie ateista bardzo szybko od odrzucenia prawdziwego Boga przechodzi do kultu samego siebie. Ale jest to przecież konieczny mechanizm. No bo jak ja jestem taki mądry, przecież ja odrzuciłem Boga, jestem większy od Boga, taki mądry. No to przecież czy mnie nie trzeba czcić jako Boga? I właściwie on faktycznie przyjmuje rolę Boga. Główny ateista XX wieku, Sartre, mówił, że nie ma jakiegoś sensu zaprogramowanego. Jego kochanka Simone de Beauvoir, jedna z matek genderyzmu, mówiła, że jak się rodzimy, to nie urodzimy się nie wiadomo po co, bez sensu się rodzimy. Dlatego w ogóle najlepszym rozwiązaniem to jest aborcja, bo po co się mamy rodzić, jak nie mamy sensu. Poza tym to dziecko jest kłopotliwe. W dziełach Simone de Beauvoir są ciągle narzekania, te okropne dzieci, te pasożyty. Dziecko to jest pasożyt kobiety. No. Najlepiej, żeby go nie było. A jak już będzie, to aborcja. A jak nie aborcja, to dać państwu na wychowanie. To jest klasyka genderyzmu. Po pierwsze, żeby dzieci nie było, jak się pojawią, to aborcja, a jak zapomnią z aborcją, to niech państwo wychowa. No, no ale to też jest związane z filozofią Sartra. My nie mamy sensu. Musimy sobie nadać sens dopiero. To jest... Właśnie on mówi, esencja dopiero następuje po egzystencji. Najpierw istniejemy, a dopiero potem musimy nadać sens. No ale to jest właściwie przyjmowanie pozycji Boga. Bo jeżeli ja nadaję sens rzeczom, jeżeli rzeczy beze mnie nie mają sensu, nie mają wartości, nie mają bytu właściwie, no to ja jestem Bogiem. Bo to jest cecha boska, nadawanie wartości, sensu, decydowanie o dobru i złu. Te cechy Sartre przypisuje człowiekowi, sobie przede wszystkim. Czyli to jest uznawanie siebie za Boga, to jest faktycznie przyjmowanie pozycji Boga. Odwieczna demoniczna pokusa, będziecie jak bogowie. Czyli ateista odrzucając Boga, często właściwie sam przyjmuje pozycję Boga. Tylko, że ma taki problem, bo usiłuje żyć jak Bóg, a zarazem on siebie uważa za zwierzę. No bo dla ateisty człowiek to jest tylko bardziej inteligentne zwierzę. To jest przypadkowy wynik ewolucji, które powstało nie tak przypadkowo, bez sensu, bez celu, dlatego sam sobie musi nadać cel. To jest bardziej inteligentne zwierzę. Zresztą to widać w pismach ateistów. Oni ciągle starają się tłumaczyć człowieka przez zwierzęcość, przez biologię. No rzeczywiście, tutaj jest duże pole do popisu. Mamy dużo wspólnego ze zwierzętami. Ciało mamy jak zwierzę. No, jest... To jest ewidentne. Dla ateisty człowiek jest bardziej inteligentnym zwierzęciem. Na przykład podkreślają, że tylko 2% genów podobno różni człowieka od małpy i świni. No to nie znaczy, że
Nasz gaz jest małpą czy świnią, ale 2% genów. Więc mówią, proszę, jak 2% genów, to jest najlepszy dowód, że jesteśmy jak małpa i świnia. Zresztą to są szczególnie inteligentne zwierzęta. No, ale możemy powiedzieć, ten pulpit i ja to nawet w 100% są te same pierwiastki, prawda? To znaczy, czy ja jestem na poziomie pulpitu, nic nie mogę więcej niż pulpit, no pewne różnice są chyba, to nie to rozstrzygające. Zresztą można powiedzieć, że te 2% niejako jest dowodem na istnienie duszy. No, 2% by nie tłumaczyło takiej różnicy. Można powiedzieć, że nas musi być o wiele więcej niż to. Zresztą, no, właśnie współczesna nauka też może to tłumaczyć, że ciało człowieka małpy jest bardzo podobne, ale to jest jak twardy dysk komputera. Natomiast zasada życia to jest jak oprogramowanie, które może być bardzo prymitywne, takie jak Atari sprzed 30 lat, albo to mogą być Windowsy. Damy raczej Windowsy, a Atari, no, czy pierwsze Apple 1 czy 2, to zasada małpy. Zresztą to dobrze tłumaczy też zmartwychwstanie, bo jak co kilka lat wymieniamy komputer na lepszy, nowszy model, prawda, wiele bardziej wydajny, to kopiujemy wszystko, co było na starym. Wszystkie zasoby pamięci, oprogramowanie, coś warte, kopiujemy na nowy. Właśnie tak można objaśnić zmartwychwstanie. No. Przeniesienie programu, oprogramowania, pamięci na nowy, lepszy komputer. Ale no właśnie, ateista tutaj ma od razu fundamentalny problem, bo on usiłuje być jak Bóg i zwierzę. No bo rozumie się równocześnie jak Bóg, przypisuje sobie cechy boskie, ale fundamentalnie uważa się za zwierzę. Bardziej inteligentne zwierzę. Najbardziej inteligentne zwierzę, które zrozumiało, że Boga nie ma, że jest tylko zwierzęciem. I które oczywiście stoi o wiele wyżej nad wszystkimi zwierzętami, takimi jak my, które tego nie rozumieją, że Boga nie ma. Tylko że to tworzy olbrzymie napięcie. No jeżeli chce być Bogiem i zwierzęciem równocześnie, no to się nie da pogodzić. To się nie da pod jeden kapelusz wsadzić. To jest mieszanka eksplozywna. Zwierzę i Bóg. No, zwierzę i anioł to prędzej, bo można powiedzieć, my jesteśmy zwierzęciem aniołem. Ciało mamy jak zwierzę faktycznie, ale duszę jak anioł. Pan Bóg ma fantazję. Stworzył małpy, stworzył aniołów i coś w środku, czyli nas. Połączył to jako ciekawą kombinację. No, z zadaniem, prawda, my mamy stworzyć harmonię niejako małpy i anioła. No w ten sposób, że anioł dominuje, prawda? No, ciało jest wspaniałe, piękne, też ciało małpy, albo powiedzmy ciało tygrysa, ciało lwicy, prawda? Skoku w polowaniu, ciało konia w biegu, no ciało jest przepiękne, prawda? Ale tak samo ciało człowieka jest najpiękniejsze, najbardziej złożone. Nasz mózg, najbardziej skomplikowana struktura kosmosu. Liczba stanów, w których może znaleźć się nasz mózg, jest większa niż liczba cząstek elementarnych w całym kosmosie. Naprawdę jesteśmy kosmosem, nasze ciało już jest największym cudem. Ale to ciało powinno być kierowane duchem. Właśnie jak woźnica kieruje końmi, dusza powinna kierować ciałem. Właśnie koncepcja chrześcijańska, teistyczna człowieka, to jest połączenie anioła i zwierzęcia. Gdzie jednak anioł powinien decydować i powinniśmy się rozwijać w kierunku anielskości, duchowości. Proszę widać, można powiedzieć, że często destrukcja, upadek człowieka polega na zapadaniu się w zwierzęcość. Na zabijanie duchowości. Przecież nałogi główne, no, alkoholizm, narkomania albo seksoholizm, to jest właściwie redukcja do pewnej przyjemności zmysłowej. Zapadanie zwierzęcość. Jedna z klasycznych, najczęstszych form destrukcji człowieczeństwa. A powinno być na odwrót. Powinniśmy rozwijać się w kierunku ducha. Coraz bardziej duch powinien panować nad ciałem, jak woźnica nad końmi, nad zaprzęgiem. No, ale ateista tego nie uznaje. Ateista jest w strasznym rozdarciu, ponieważ on uważa się tylko i wyłącznie za bardziej inteligentne zwierzę, nic więcej. A zarazem usiłuje żyć jak Bóg. No to musi go rozsadzić. Ponieważ jeżeli uważa się za zwierzę przede wszystkim, to no będzie z natury rzeczy dowartościowywał, podkreślał to, co jest zwierzęce, a nie doceniał tego, co duchowe. To jest już dialektyka ateizmu. Przecenianie zwierzęcości, niedocenianie duchowości. No też prawda Marksa. Baza, produkcja, to jest najważniejsze. Cała tam religia, duchowe, to jest pochodne, to się zmienia, to jest wtórne. Najważniejsze, żeby mieć co zjeść, ugryźć, wyprodukować, prawda, materię. Zwierzęcość. Ale w zwierzęcości też instynkty zwierzęce, pożądania. Właśnie ateista podziwiał tendencję, żeby przeceniać sferę instynktów i pożądań. Tym szczególnie seksualnych, jako szczególnie mocnych, służących przekazaniu życia, mających swój sens. A nie doceniając sfery duchowej.
Także, no, trzeba powiedzieć, że dla ateisty często na miejsce Boga, Bogiem staje się on sam i seks. I to już jest w dużym stopniu wyjaśnienie. Pamiętajmy, teoria gender została stworzona przez ateistów, dla których seks stał się Bogiem. I proszę o tym pamiętać. Ludzie, którzy Boga wymienili na seks. I to już w dużym stopniu tłumaczy ich pisma. No, na czele z kazirodztwem, prawda? Bo w trzecim kroku ateiści zaczynają żyć według tej koncepcji. Po prostu zaczynają żyć, jakby byli bogami i gdyby jakby seks był Bogiem. Co musi prowadzić do destrukcji osobowości. No. To jest tak, jeżeli dla kogoś Bogiem jest alkohol, Bogiem jest narkotyk, seks, to go to niszczy, to go redukuje do niższych poziomów egzystencji. No i oni zaczynają często żyć jak maniacy seksualni i są w tym no, bezwzględni. To jest, no, dochodzą do pochwały kazirodztwa, ale też właściwie wszelkich możliwych zachowań seksualnych, także pedofilii. No. Na Zachodzie mieliśmy już wiele takich prób. My jesteśmy szokowani kazirodztwem, no bo, ale trzeba pamiętać, że kazirodztwo jest już propagowane przez genderystów na Zachodzie. W Niemczech, w Danii, w Australii, w Szwajcarii poważnie już mówi się o legalizacji kazirodztwa. Duński profesor prawa, Glew, powiedział, że jest absurdem, nonsensem legalizować homoseksualizm, a nie legalizować kazirodztwa. Ponieważ wszystkie argumenty, które przemawiają za homoseksualizmem, przemawiają też za kazirodztwem. No i trzeba powiedzieć, chłop ma rację, myśli logicznie. Zresztą podobnie pani Judith Butler, to jest taki Karl Marx, bo ona u swoich pismach to stawia na jednym poziomie. Homoseksualizm i kazirodztwo są były objęte podobnym i podobnie chyba trzeba zdjąć tabu z jednej i drugiej dziedziny. W ogóle w seksie można wszystko. Pani Butler, taki główny myśliciel tego nurtu, mówi, że po co ona żyje, co jest jej głównym celem? Maksymalizacja przyjemności seksualnej. No właśnie to, co mówię, seks stał się Bogiem. Jej głównym celem życia jest maksymalizacja przyjemności seksualnej, czyli seksoholiczka. I ona mówi, że wszelkie zasady moralne, także osoby seksualnej, są wynikiem kultury. Także mówi, że biologia jest wynikiem kultury. To, co my myślimy o w ogóle wartościach, ale także o seksualności, jest w całości wynikiem kultury, a nie biologii. To nie jest związane z biologią. No, samo sobie absurdalne, bo my wiemy, jak w każdej komórce różnimy się jako mężczyzna i kobieta. Ale po co jest ta teza? Po to, żeby oddalić wszelkie zasady seksualne, żeby w seksie można było wszystko. Właśnie to jest też, no właśnie w ramach dekonstrukcji genderystów trzeba widzieć, czemu oni chcą odrzucić wszelkie zasady moralne. No bo sami żyją jak maniacy seksualni, jak pani Judy Butler sama. I chcą, żeby to było sankcjonowane i w sferze moralnej i prawnej. I tutaj właściwie nie znają granic. No szczególnie straszna jest pedofilia. Genderyści w Hiszpanii wprowadzili prawo do życia seksualnego z dorosłymi, dzieci 13-letnich. To właściwie są zasady pedofilskie. I kiedy 13-letnia dziewczynka zgodnie z tym prawem weszła w relację seksualną z dorosłym mężczyzną, kilkudziesięcioletnim, rodzice byli bezradni. Prawo hiszpańskie, genderowe pozwalało na tą relację. Skończyło się tak, że pedofil zamordował tą dziewczynkę. To jest jedna z ofiar genderyzmu. Dopiero po tym morderstwie zmieniono to prawo. Ale to był sukces genderystów. Pseudosukces. Czy na przykład pan Volker Beck, to jest jeden z najważniejszych polityków zielonych niemieckich, a to jest partia najbardziej genderowa, przyjeżdżał do Polski, żeby walczyć o legalizację homoseksualizmu. W Warszawie, w pochodach gejów, przed pierwszym szeregu. No, szef frakcji parlamentarnej zielonych. Jeden z najważniejszych polityków tej partii. Natomiast w Niemczech walczył jak Glew o legalizację pedofilii przez dziesięciolecia, to robiła partia zielonych. Najbardziej genderowa partia Niemiec walczyła też jak szaleni o legalizację pedofilii. W Bundestagu jest projekt odpowiedniej ustawy złożonych przez zielonych. Czyli najwięksi genderyści Niemiec walczyli o legalizację pedofilii. Trzeba wyzwolić seksualność dzieci. Seks ma być już od niemowlaka. To właśnie przypomniano w związku z tymi atakami na Kościół. Z oskarżeniami o pedofilię dotyczącym no,
pewnych czarnych owiec, judaczy. Natomiast tutaj zauważmy, mieliśmy usiłowanie wprowadzenia pedofilii systemowej, żeby każde dziecko mogło być molestowane, żeby z każdym dzieckiem można nawiązać relację seksualną. Gender jest w czystej postaci. Także to nie jest przypadek, bo za tym oczywiście idzie pochwała prostytucji. Legalizacja prostytucji spowodowała, że bynajmniej kobiety nie są bardziej chronione w Niemczech, tylko mniej chronione. No bo teraz alfości mówią, pracujesz, musisz wszystko. Od 10 lat jest ta ustawa i nie skazano żadnego alfonsa. Także propagowanie poliamorii, właśnie już genderyści mówią, że dobrze mieć wielu kochanków różnej płci. To jest świetne, bo jak z parą nawet nie wyjdzie, to ma się w rezerwie parę innych. Czyli kaźnierodztwo też należy do istoty genderyzmu. W Polsce zrobili tylko błąd, że powiedzieli to za wcześnie, bo jeszcze ludzie nie są tak ogłupieni przez media, więc musieli się oficjalnie oburzyć. Hartmann zrobił błąd, na szczęście, że powiedział to za wcześnie, kiedy jeszcze media tak ludzi nie ogłupiły. I to nam pozwoliło lepiej sobie uświadomić, czym jest genderyzm. To jest ideologia, utopia maniaków seksualnych. W czwartym kroku taka postawa ateistyczna wiąże się też z niesamowitą pogardą, nienawiścią wobec innych. Dlaczego? No bo jeżeli człowiek uważa się za Boga, jest maniakiem seksualnym, no to na innych patrzy tylko właściwie jak na obiekty seksualne głównie. Patrzy właśnie pod tym kątem, czy dany człowiek może mi zapewnić przyjemność seksualną, czy raczej mi przeszkadza, zagraża w tym. No i zachowuje się nieraz maniakalnie, prawda? No jak rzekomo pewny prezydent, no, prezydenta Francji w hotelu gwałci pokojówkę, no. A obecny prezydent Francji na skuterze wymyka się do kolejnej kochanki. Jak to zostaje wykryte, to obecną konkubinę wyrzuca w ciągu kilku godzin. To jest właśnie genderowe podejście do kobiet. No. Jednak to ma swoje konsekwencje, bo wtedy patrzy się na ludzi jak na potencjalne źródła rozkoszy, albo ci, którzy mogą w tym przeszkodzić. Tak się taksuje ludzi. I wtedy łatwo o pogardę i nienawiść. Znaczy nie jest przypadkiem, że znaczy ten człowiek, ten, który osiąga szczyty genderyzmu i ateizmu w Polsce, zarazem osiąga szczyt nienawiści. Bo inne osoby są tylko głupszymi zwierzętami. Jednak trzeba pamiętać i tłumaczyć, jak doszło do największych zbrodni w dziejach. Kościołowi wyrzuca się ciągle inkwizycja, ale to było przez 3,5 wieku, to było kilka tysięcy ofiar, które właściwie inkwizycja większość ludzi uratowała, a skazywało państwo, na którym herezja była buntem państwowym. Czyli prawy krzyżowe to przecież była też samoobrona chrześcijaństwa. Muzułmanie, tak jak dzisiaj mordują w państwie islamskim, tak mordowali, prześladowali chrześcijan w Azji Mniejszej, w południowej, w północnej Afryce, na zachodzie i wschodzie Europy. Chcieli całą Europę właśnie tak zdominować, jak teraz w państwie islamskim. I to była forma obrony. Natomiast pamiętajmy, że największe zbrodnie w dziejach to jest komunizm. Teoria ateistyczna. Ludzie, którzy mówili, że są najmądrzejsi, najlepiej wykształceni. To była najbardziej naukowa teoria świata. Holokaust to jest około 6 milionów ofiar. Komunizm to jest 25 razy więcej. Jeżeli tyle mówimy o Holokauście, o Żydach, o nazistach, wypadałoby 25 razy więcej mówić też o komunistach. Oni są mordercami jeszcze o wiele gorszymi. No szacuje się wielki głód na Ukrainie. Być może do 14 milionów ludzi zagłodzonych. Sam Stalin mówił, rozkuraczenie Rosji, czyli zabicie bogatych chłopów, ich rodzin, 6-7 milionów ludzi. Rewolucja kulturowa w Chinach, 40 milionów ludzi. Cała rewolucja przynajmniej 60 milionów. Pol Pot wymordował 1/3 własnego narodu. Właśnie, a studiował wiedzę w czasach Sartra w Paryżu. To jest idea sartrowska też. Nie ma esencji, to my musimy nadać esencję. Również społeczeństwu. Także mordujemy 30% własnego społeczeństwa. Wymordowałby więcej, gdyby mu nie przeszkodzono. Więc trzeba o tym pamiętać i to tłumaczyć, jak doszło do największych zbrodni w dziejach popełnionych przez ateistów. No właśnie, za tym jest takie myślenie. Ja jestem Bogiem i zwierzęciem. Oni zabijali ludzi jak zwierzęta. Jak pluskwy, milionami. Wysyłać milionami ludzi na śmierć, to jest arcyzbrodnia. Mówili przy tym, że są najlepiej wykształceni, najmądrzejsi, że ich teoria jest najmądrzejsza w dziejach. Podbiją świat. Stalin pytał, ile dywizji ma papież. No,
a otruli go pewnie własni koledzy. No. Ateizm, no, trzeba pamiętać, doprowadził do największych zbrodni w dziejach. I ateiści nigdy za to nie przeprosili, nie za źle uczynili. Natomiast ich dzieci duchowe, często fizyczne, często dalej rządzą, dominują w mediach. Zresztą to też tłumaczy tą nienawiść. No, przypominam, święty Maksymilian, błogosławiony ksiądz Popiełuszko, ksiądz Niedzielak, Suchowolec, Zych, zamordowany jeszcze na pożegnanie w 1989 roku, to jest kropla wobec ponad 110 tysięcy zamordowanych księży w Europie. W ogóle najbardziej prześladowaną religią jest chrześcijaństwo. Teraz ateiści, kiedy my rozmawiamy w Korei Północnej, w obozach jak Auschwitz, mordują dalej chrześcijan. To trwa, to się nie skończyło. Największe zbrodnie w dziejach popełnili ateiści. To właśnie bierze się z tej dialektyki, o której mówię. Więc to też tłumaczy tą niesamowitą nienawidź ateistów do księży, do chrześcijan. Oni są dziećmi fizycznymi albo duchowymi arcymorderców. To jest ta dynastia ateistyczna. Od tych ludzi no, trzeba oczekiwać tego, co najgorsze. I z tym się liczy. Właśnie też ja jak mam jakieś wystąpienia medialne, to potem no, ludzie szczególnie pytają, dlaczego ja mam taki spokój, jak słyszą, co tamta syna przeciwna mówi, a ja tylko słucham spokojnie, potem odpowiadam. No ja wiem z góry, że od tych ludzi trzeba oczekiwać tego, co najgorsze. No. To wrażenie czasami z demonem rozmawia. Po prostu nie ma łajdactwa, kłamstwa, którego by tamta strona nie popełniła. Na to trzeba być przygotowanym. A odpowiadać argumentując, no, z miłością też starając się pomóc im. Ludzie, którzy przeprowadzają taki program, no, są naprawdę groźni. Dalej, no, piąty krok tej dialektyki ateizmu to jest racjonalizacja. No, człowiek, jeżeli czyni coś złego, to albo się nawraca, albo to racjonalizuje. Nawrócić jest się ciężko, bez Boga nawet niemożliwe. No, filozofia, psychologia zna setki mechanizmów racjonalizacji, usprawiedliwienia zła, które czynię. Bo łatwiej stworzyć pozorną teorię, niż się nawrócić. I też taką teorią między innymi jest gender. Gender jest usprawiedliwieniem życia seksmaniaków. Jest zarazem próbą narzucenia tego wszystkim. Właśnie w szóstym kroku genderyści usiłują to narzucić wszystkim. Bez pardonu. Jeżeli ktoś się sprzeciwia, jest zniszczony, wsadzany do więzienia, rujnujecie jego firmę. Na przykład jeżeli w Niemczech rodzice się nie zgodzą na lekcję seks deprawacji, idą do więzienia. Dziecko zabrane jest do domu dziecka, potem ojciec dostaje rachunek 4000 euro, ktoś go wpędza w ruinę, bo dziecko musi być poddane temu programu seks deprawacji. Dlatego trzeba powiedzieć, że gender to jest od tolerancji do totalitaryzmu. Oni tyle mówią o tolerancji, a dążą do totalitaryzmu. Jak tylko mają trochę władzy, nie znają tolerancji, znają pardonu. Jak ktoś, jakaś biedna kwiaciarka nie chce urządzać wesela gejom, to jej dadzą takie kary, że kończy się biznes. Wykończysz człowieka. Tutaj nie ma szacunku dla czyichś poglądów, dla czyichś przekonań. To samo chcą zrobić w Polsce. Właściwie rok temu przygotowywali w Sejmie ustawę, gdzie za jedno zdanie krytyczne, nawet krzywe popatrzenie się na gejów, można pójść do więzienia. No. To jest totalitaryzm czystej postaci. Na przykład typowe zdanie homofobiczne to jest stwierdzenie, że dla dziecka lepiej jest mieć ojca i matkę niż dwóch gejów. To jest typowe zdanie homofobiczne, za które możemy pójść do więzienia. Jeszcze może takie czasy nastaną. Właśnie ja mam tę prelekcję, żeby nie nastały. Totalitaryzm. Jak tylko nam się sprzeciwisz jednym zdaniem, do więzienia z tobą, wykończyć cię. To jest cecha postawy totalitarnej. No właśnie, postawy Boga. Ja mam absolutną rację. Jak ktoś mi się sprzeciwia, do więzienia. Też na końcu, tak można powiedzieć, w siódmym kroku to rzucone chrześcijańskie, no trzeba powiedzieć, że za tym widać jakieś działanie demoniczne. Po prostu, żeby tak postępować, to no, to już jest jakieś, są głębsze odchłania zła. To więc przypominam tę dialektykę genderyzmu. Po pierwsze, wynikające z dialektyki ateizmu. Po pierwsze, odrzucenie Boga. Po drugie, na to miejsce tworzy się Boga zastępczego, którym często jest sam ateista i seks. To jest Bóg zastępczy. No i ateista jako ważniejszy od Boga. Po trzecie, żyje się w ten sposób właśnie ja i seks jako bogowie, co prowadzą do destrukcji osobowości, także do pochwały kazirodztwa.
Po czwarte, wiąże się to z niesamowitą nienawiścią i pogardą do innych, aż do zabójstw. Po piąte, to się racjonalizuje, to właśnie jest gender. Po szóste, dąży się do władzy absolutnej. Na tle jest pewne, można przypuszczać, działanie demoniczne. I z tego właśnie wynikają te już negatywne elementy gender. Tak jeszcze pokrótce o nich powiem. Co jest takiego szczególnie negatywnego w gender? Więc po pierwsze, to jest takich 5 elementów. Tutaj nie chodzi o jakąś rzecz drugorzędną. Chodzi o globalną rewolucję społeczną, kulturową, seksualną. Genderyści mówią, że ich są władzy absolutnej. Zresztą 2 lata temu sekretarz Narodów Zjednoczonych powiedział, że każda religia, każda kultura musi się ugiąć przed gender. Jakby gender była nową religią, która wszędzie ma zapanować. To jest dążenie do globalnej przemiany świata. Po drugie, straszne są metody. Z jednej strony realizuje się program marksisty włoskiego Gramsciego, pochodu przez instytucje. To jest Rada Gramsciego, które realizują. Oni chcą zrobić teraz rewolucję od góry, poprzez uchwycenie mediów, ośrodków prawnych, władzy i narzucić ludziom z góry. To już w dużym stopniu się udało. Rządzą w Brukseli, w Narodach Zjednoczonych, to dlatego Bruksela właściwie usiłuje nam narzucić genderyzm jak Moskwa komunizm. To jest taki eurokomunizm. Można powiedzieć, że komunizm gospodarczy przegrał na wschodzie, ale na zachodzie często wygrał jako taki różnowy komunizm, jako kuzyni komunizmu. Ale też szczególnie straszną metodą wprowadzenia tego programu jest seksualizacja dzieci. A to właśnie... seksualizacja dzieci to jest właśnie najgorsze. Właśnie zgodnie z radą Wilhelma Reicha, jednego z głównych genderystów, który mówił tak: nie atakujcie kościoła wprost, ale seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. To jest szatańska rada, ale niestety skuteczna. To jest właśnie ten program. I tutaj wyciąg z tego, z tych broszurkach. Mianowicie, jeżeli dzieciom daje się seks, a według nich seks ma być od niemowlaka, to tak jakby dzieciom dawać narkotyki i alkohol. To wiele dzieci załamie. No, jakby dziecko polić od przedszkolaka alkoholem i narkotykami, to ono nie rozwinie się jako człowiek. To jest zbrodnia na tym dziecku. Jakby nas tak traktowano, nie bylibyśmy dzisiaj tutaj. Znaczy bylibyśmy pod mostem, nasze życie by się szybko skończyło. Natomiast podobnie jest dawać dziecku seks. Wiele dzieci stanie się seksmaniakami. Będą niezdolni do życia w małżeństwie, w rodzinie i niezdolni do wierzenia. Po prostu seksualizacja dzieci jest metodą destrukcji osobowości, odcięcia od wyższego życia duchowego. To jest właśnie ich główna metoda. To dlatego oni tak wpychają się do szkół, do przedszkoli. Można powiedzieć, co im się stało? Co stało się genderystom, że chcą 4-letnich dzieci uczyć masturbacji? Co im odbiło? Dlaczego te dzieci chcą pokazywać pornografię? No właśnie, gdyż samo sobie jest to absurdalne. Ale to jest metoda władzy. Właśnie. Chodzi o to, żeby odciąć ludzi od wyższego życia duchowego. No tacy ludzie są też łatwi do rządzenia. Jeżeli koń jest mocniejszy od woźnicy, jeżeli skuszę konia, to pociągnę i woźnicę. Chodzi o stworzenie jednostek wyalienowanych z rodziny, z kultury, z religii, którymi łatwo sterować, łatwo zarządzać. Jest to metoda też na zapewnianie sobie zwolenników, no bo genderyści zwykle mają mało dzieci, swoje dzieci abortują, a nasze chcą deprawować. Bo dzieci mają teraz głównie ludzi wierzących, chrześcijanie. Więc żeby oni nie byli w mniejszości, to chcą dzieci zdeprawować. Ale to jest najgorsze, to jest zbrodnia, to jest program przestępczy. Myślę, szczególnie dlatego angażuje się w obronę dzieci przed tym, bo no, to jest arcyzbrodnia. A tak chcą, żeby było w każdym przedszkolu, w każdej szkole. Po trzecie, do genderyzmu należy fanatyczna propaganda homoseksualna i inne osobliwości seksualnych, zupełnie wbrew danym naukowym. Ja akurat jestem z rodziny lekarskiej, jestem duszpasterzem lekarzy, prawie 20 lat, znam setki lekarzy, także takich, którzy leczą gejów. Jak można mówić, że to jest równie dobre jak normalność? Ze strony medycznej to jest katastrofa. Twarde dane naukowe, statystyczne z Polski, Stanów, Kanady, Niemczech pokazują, że ponad 60% chorych na AIDS to są geje. Ponad 60%, oni stanowią 1% społeczeństwa najwyżej.
Mówią, że 10, ale 25%. Otóż w Niemczech od 10 lat mają prawo zawierania homozwiązku. No to powinno być 10%. Chcą nadrobić, może 20%. A ile jest? 0,5 promila. 1 na 2000 związków w Niemczech jest homoseksualny. I na tak małą grupę przypada ponad 60% chorych na AIDS, inne choroby weneryczne, zakaźne, nieznane u normalnych ludzi. Ja wiem, to od pielęgniarek, lekarzy, jak przychodzi gej, szczególnie starszy, na badania, to jest popłoch. Trochę, no, szczególnie uważają, żeby się czymś nie zakazić. No. Wiedzą, że to są ludzie najbardziej obciążeni chorobami wenerycznymi i innymi. Do 40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej. To też na ten 1% przypada. Kto jest największym potworem gejem? Na pewno arcybiskupie Wesołowskim wszyscy słyszeli 1000 razy, prawda? A proszę, niech podniesie rękę każdy, kto wie, kto to jest Wojciech Krolop. Proszę, ręka do góry. Wojciech Krolop. No proszę, przekłada działanie mediów. Mniej niż 5%. A największym, najgorszym pedofilem Polski, potworem jest Wojciech Krolop, gej, który chwalił się ze swoich przygód gejowskich, bo jestem gejem, a zarazem był strasznym pedofilem. Kierownikiem kuru w Poznaniu chłopięcego, z którego zrobił taki homopedo dom publiczny. Zgwałcił kilkuset chłopaków. Kilkuset chłopaków. Gwałcił ich, kiedy wiedział, że jest chory na AIDS. A zarazem był wielkim artystą. Na salonach. Jak to możliwe, że 30 lat nikt mu nie przeszkodził? Gdzie była policja, dziennikarze? To jest przykład na ostrzeżenie. Najgorszy pedofil polski to jest gej, Wojciech Krolop. Dlaczego media o tym nie mówią? Prawda? Jak jakiegoś księdza znajdą, będą powtarzać 1000 razy. A tutaj jest szczególne zagrożenie. Właśnie to zachowanie wynika też ze stylu życia gejów. Jeszcze według badań amerykańskich 25% gejów przyznało, że miał mniej niż 100 partnerów seksualnych. 50% między 100 a 1000, a 25% więcej niż 1000. To oznacza statystycznie, jak Państwo widzą czwórkę gejów, czterech gejów, to jeden z nich miał mniej niż 100 partnerów, dwóch miało między 100 a 1000, a jeden miał więcej niż 1000 partnerów. I to się nam przedstawia jako coś wspaniałego, równego małżeństwu. To podkreślam, jak bardzo jesteśmy ogłupiani przez propagandę. Jeżeli nam się propaguje rewolucję homoseksualną, to są fundamentalne dane, które każdy powinien znać. Bez tego mówienie o gejostwie jest jakimś paplaniną, bełkotem. No, też te choroby wynikają z tego, że to jest niefizjologiczne, straszne, to jest katastrofa fizjologiczna, te relacje. To jest jakby medycyna potwierdza, że to jest katastrofa, potwierdza nauczanie Kościoła. A to jest centrum genderyzmu. I inne różne dodatki, to jest genderyzm. To nam się przedstawia jak coś lepszego, normalnego małżeństwa. Czwarty element to jest arcypogarda dla człowieka. Możecie, żeby taki program propagować, to gardzi człowiekiem, niesamowicie. Przecież normalnie dla nas najważniejsze jest nasze sumienie, wiara i dzieci. Za wiarę, sumienie i dzieci najprędzej jesteśmy gotowi na śmierć. A genderyści chcą deptać nasze sumienie, chcą nas traktować jak zwierzęta, zaganiać. Właśnie media chcą ludzi pędzić jak barany po przepaści i chcą niejako duchowo gwałcić dzieci. To jest arcypogarda dla człowieka. Z podstawowym obowiązkiem bronić się przed tym, bronić nasze dzieci. No i po piąte, oni dążą do władzy absolutnej. Właśnie. Ale jej nie powinni osiągnąć. No ja te rzeczy studiuję od 10 lat i naprawdę tu spotykam takie pokłady manipulacji. To, co Państwu powiedziałem, to jest mała cząstka manipulacji i kłamstwa piramidalnego, z jakimi mamy tu do czynienia. Tyle można powiedzieć w jednym wykładzie. Ale naprawdę ludzie, którzy tak kłamią, którzy tak bardzo potrzebują kłamstwa, żeby żyć, nie powinni mieć władzy absolutnej. Którzy okłamują całe społeczeństwa i manipulują. Naprawdę trzeba być wdzięcznym Kościołowi i papieżowi, że ma odwagę temu się sprzeciwić, jak innym ideologiom. Oczywiście o tym można by jeszcze wiele mówić, ale drodzy, już nie dam czyny powoli lądować, więc tylko chciałem zaznaczyć, kto chciałby wiedzieć więcej, a trzeba się dowiadywać. Im więcej wiemy, tym więcej możemy. No. Kiedyś, jak pierwszy sekretarz chciał dyskutować z kardynałem Wojtyłą w Krakowie o marksizmie, to się poddał po pierwszym spotkaniu, bo wiedział, że wie dużo mniej niż Wojtyła na ten temat. Trzeba wiedzieć. Dlatego tutaj przywiozłem takie książki z podstawowymi tekstami na temat gender, dyktatura gender. To jest szczególnie starannie wydany album ze zdjęciami. Tu mamy szereg podstawowych tekstów. Papieża przede wszystkim, biskupów, arcybiskupa Hozera.
także profesora księdza Chostowskiego, który niedawno dostał tak zwanego Nobla teologicznego, Nagrodę Ratzingera. On jako znakomity biblista polski, czyli najlepszy polski biblista, pokazuje, jak bardzo gender i homoideologia są sprzeczne z Biblią. Można powiedzieć, że pierwszym homofobem jest Pan Bóg. Niech się Państwo nie boją określenia homofob, bo nie przyznają, TVN przyznało tytuł pierwszego homofoba Polski. No, czuję się zaszczycony No podobnie, ale cóż, ja jestem grzecznym żuczkiem. Pierwszym homofobem, można powiedzieć, jest papież. Pan Bóg jest pierwszym homofobem. To pokazuje pięknie Chostowski. No. Tutaj też pani Kuby pokazuje, co się dzieje w szkołach niemieckich. Nie można dopuścić do tego w Polsce, żeby za obronę dzieci przed seksualizacją rodzice szli do więzienia. Jeżeli nie będziemy protestować, opierać się, to oni to zrobią. To jest tutaj mój obszerny tekst też profesora Stępkowskiego, strony prawnej. To jest jedna rzecz, myślę, warto polecenia, żeby wiedzieć, o co tu chodzi, żeby poszerzać swoją wiedzę, żeby się przed tym bronić, trzeba to rozumieć. A druga to już jest taki wywiad Rzeka ze mną. Tak jak Państwo może zauważyli, no, ja jestem w mediach nieraz bardzo atakowany. Różne redakcje wysyłają całe zespoły dziennikarzy do Krakowa, żeby badali mój życiorys aż do przedszkola, aż do pieluszek prawie, żeby coś znaleźć przeciwko mnie. To są przyjacielskie metody działania, bardzo uczciwe. No dlatego też wydawnictwo świętego Stanisława w Krakowie decyzjalne wydało taki wywiad Rzeka ze mną, no, który, żeby im ułatwić pracę, żeby mieli informacje o mnie z pierwszej ręki, żeby nie tylko wrogowie o mnie pisali. I tutaj nie tyle chodzi o biografię, co no, takie postawy duchowe. To jest najważniejsze, co mam do przekazania duchowo. Jak ludzie pytają, skąd się wziął ten ksiądz oko, dlaczego robi to, co robi? No to mówię, to dobre od Boga i rodziców, to zło to ode mnie. Ale tutaj, no nie mogę prowadzić rekolekcji, ale za to tutaj jest taka płytka z rekolekcjami, które prowadziłem dla studentów w Kościele Świętej Anny w Warszawie, najważniejszym kościele akademickim Warszawy. To jest najważniejsze, co mam do przekazania duchowo. Tu właściwie prawie nic nie ma o gender i o homoseksualizmie wyjątkowo. To są ważniejsze tematy. Właśnie podstawy duchowe, które myślę, są najważniejsze w życiu, które mogą pomóc, zainspirować. I to może tą płytkę można sobie przesłuchać, jadąc samochodem czy sprzątając. A książkę można przeczytać za jedne popołudnie i wieczór. Wiele osób tak zrobiło i mówią, że z pożytkiem. No to prawda, że ten wywiad przeprowadził pan Piotr Litka, to jest zaszczytem dla mnie, bo to jest dziennikarz, który dotąd właściwie pisał o martwych księżach, właśnie zabitych przez ateistów, jak Popiełuszko, Zych, Suchowolec, Niedzielak. Także żartujemy, że ja jestem pierwszym jeszcze żywym księdzem, o którym napisał, ale myślę, dobrze to zrobił, dlatego to się dobrze czyta, podobno. Także dla zainteresowanych to chętnie mogę te książki podpisać, zadedykować po spotkaniu. Jeszcze tak, na zakończenie, jeszcze ostrzeżenie, znaczy w tych naszych zmaganiach taką metodą stosowaną przez wrogów jest uruchomienie piątej kolumny konia trojańskiego w kościele. To jest szczególnie niebezpieczne, tak zniszczono kościół w Holandii. Mianowicie nieraz widzimy duchownych w mediach, szczególnie ostatnio w białych habitach, którzy wychodzą i popierają gender. Dokładnie przeciw papieżowi, przeciw nauczaniu kościoła. Ostrzegam przed tym, bo trzeba pamiętać, że Judasz na 12 apostołów to jest 8,3%. Na 30 tysięcy księży w Polsce to jest 2,5 tysiąca. My nie mamy lepszych seminariów niż Pan Jezus. Trzeba się liczyć, że 2,5 tysiąca duchownych w Polsce żyje jak Judasz. Można powiedzieć Judasz czynu i Judasz słowa. I media tych duchownych szczególnie chętnie pokazują. No nie mnie, no jak ja tam idę, to idę walczyć, prawda? Właśnie pokazują Judaszy czynu, szczególnie pedofili, będą 1000 razy pokazywać takiego, żeby poderwać autorytet Kościoła, żeby twierdzić, że to rzekomo wszyscy księża są tacy, a to jest znikomy procent. A zarazem Judaszy słowa, którzy wychodzą i mówią jak Judasz, mówią zupełnie przeciwko Kościołowi, przeciwko papieżowi, biskupom. Przed tym trzeba się bronić. Jak takich ludzi widzimy, słyszymy, to radzę mieć taką szufladę z napisem Judasz i tam ich wsadzać i zamykać. Nie przejmować się tym, bo się zatrujemy. Po prostu nie zajmować się Judaszem, bo media niejako pompują Judasza, żeby Judasz zasłonił Jezusa jak apostoł. Apostołowie byli grzeczni, ale się rozwijali, w końcu umarli jak męczennicy. Judasz był jeden. I głównym tematem Ewangelii jest Jezus, nie Judasz. Natomiast taką typową techniką mediów to jest namawianie nas, żebyśmy z powodu Judasza
porzucili Jezusa i apostołów. To jest absurdem. No to uczula, bo to jest szczególnie duże zagrożenie. No Judasz jest wieczny. Zawsze byli są tacy, co zdradzali. W każdej armii są zdrajcy. I także Judasz jest wieczny. Tylko nie dajmy się zatruć Judaszowi. Jak widzimy Judasza, schowajmy do szuflady Judasz. Nie zajmujmy się za dużo, bo cię zatrujemy. No i tak Ewangelii trzeba się zajmować Jezusem, nie Judaszem. Judasz jako ostrzeżenie, że jak nie będę uważał, to ja sam mogę być Judaszem. Oczywiście, to trzeba brać pod uwagę, ale nie jako główny temat. I bronić się przed tym, patrzeć na najlepszych, na Pana Jezusa, Maksymiliana, papieża, Jana Pawła, na księdza Popiełuszko, na świętych duchownych. I to wszystko z takim naprawdę, ze świadomością zwycięzcy. Nie bać się, to tak wygląda groźnie, ale z bliska to oni się boją. Tak nie, jak jestem blisko w studio ich, to widzę, że oni drżą, że ręce latają, jak nie jest nogi ze strachu, nie wiem. Jakby tam pytają czasami, z kim ja bym nie chciał dyskutować w mediach. A ja mówię z każdym, dawajcie każdego, ja jestem ekumeniczny, ja każdemu chcę pomóc, nawrócić. Niech dyskusja, argumenty, prawda, wymiana na argumenty, jak przekona tego przez aprację. Ale mówię, że najbardziej to bym chciał panią Środę, Hartmana i pani Kota, bo tych mi brakuje. Bo już Biedronia to zadałem, Rozenka parę razy, ale tych jeszcze bym chciał, tę trójkę, bo oni jakoś nie chcą. Udawiałem koronę, no taki, ale jakby korona ośmiotysięczników. Proszę sobie naprawdę nie bać się tak z bliska, no absurd się sypie, no jak ich tak nacisnąć trochę, to się sypie. Przecież miałem wykład na Uniwersytecie Warszawskim opatrznościowo chyba dokładnie w 48. rocznicę Kołakowskiego, którego bardzo szanuję, bo tak jak on krytykował marki, staram się krytykować genderyzm. I to opatrznościowo 21 października on wtedy zrobił taki wykład o marksizmie, że za parę dni go wylali z partii. Bo no, ujawniło, że Strzała stał się Pawłem. No. I to dokładnie miałem 46 lat później o genderyzmie. Że tam była grupa ateistów, którzy chcieli mnie zniszczyć, dyskutowali, ale po tym wykładzie to byli załamani. Nasi studenci się cieszyli, ale załamani. Bo jak się tak dyskutuje bez przemocy medialnej, to widać, że oni nie mają wiedzy. Oni są jakby tylko wyćwiczeni z jakichś broszurek, agitek. A troszkę im się wiedzy poszerzy i się gubią, no. Ale tam szczególnie chciałbym dyskutować z panią Środą, bo napisała takie artykuły nieokropne, więc mówiłem, na wykład proszę panią Środę, podyskutujmy przed studentami, Uniwersytet Warszawski, czyż mogła mnie zmiażdżyć, ukazać jasność i siłę swoich argumentów, no, dyskutujmy na argumenty. Studenci ją prosili, pani profesor, proszę podyskutować. No nie przyszła, dała się, czy pod biurko cię schowała. No, ale przykład takiego tchórzostwa, prawda? Kompromitacja na oczach całego uniwersytetu. Uniwersytet jest do swobodnej, wolnej dyskusji. Pani Środa to tak chce po mediach biegać, prawda, polityce, ma okazję do naukowej dyskusji na uniwersytecie i nie ma odwagi przyjść. No, to, a jeden z głównych genderystek, prawda? Naprawdę, proszę Państwa, nie ma się czego bać. To oni nie mają, to jest bełkot często. I oni się boją ujawnienia tego. Prawda ostatecznie wygra najpóźniej na sądzie ostatecznym, a jak się postaramy, to wcześniej. Tylko musimy zrobić, co się da. I z takim zaufaniem, no. Święta Teresa Wielka mówiła do sióstr, nie bójcie się, nie martwcie się, bo my i Bóg razem możemy wszystko. No, nie da się ukryć, nie zaprzeczyć. My i Bóg razem wiemy wszystko. No, prawda. Tylko nie wyręczaj się Panem Bogiem. Też święty Ignacy Loyola mówił, ty się nie wyręczaj Bogiem, ty zrób wszystko, co możesz. Znaczy tak, per absurdum, rób tak, jakby Bóg nie istniał. Oczekuj, jakby Bóg nie, ale jakby Bóg wszystko czynił. Oczekuj, czyń tak, jakby od ciebie wszystko zależało, a oczekuj, jakby wszystko zależało od Boga. Więc maksymalizm, no. Chrześcijaństwo jest maksymalistyczne, musimy zrobić wszystko, co możliwe. Zresztą na tym polega piękno życia. No przecież żyjemy wtedy, kiedy dajemy z siebie wszystko, maksimum. A przecież tu chodzi o rzeczy najwyższe. Przede wszystkim o dzieci, ale całą przyszłość cywilizacji. I z takim naprawdę spokojem, zaufaniem z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał. Genderyści, ateiści też nie wygrają. I naprawdę szczęściarze jesteśmy, to jest zaszczyt być po właściwej stronie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, taka propozycja. W tej chwili, kto jest zainteresowany nabyciem książki, to bardzo proszę. A jednocześnie w tym samym czasie jest sposobność zadania kilku pytań. Bardzo proszę.
No tak, no ludzie odpowiedzialni psychologowie mówią, że to jest katastrofa. Chociażby to wychowanie w rodzinach genderowych. No właśnie dziecko, żeby określić swoją osobowość, potrzebuje identyfikacji z jedną płcią odróżnienia od drugiej. Dlatego też badania na temat dzieci ze związków homoseksualnych no, pokazują, że to jest coś fatalnego. Te dzieci 4 razy częściej mają problemy społeczne, są bezrobotne, problemy psychiczne. 30% dzieci z tych związków jest sama zaburzona homoseksualnie. To no, pod względem pedagogicznym, psychologicznym to jest katastrofa, to jest oczywiste. I też to zaprzecza oczywistym danym naukowym. Przecież wiadomo, że my na poziomie każdej komórki różnimy się jako mężczyzna i kobieta. Że mamy swoje specjalności, kobiety bardziej od świata osób, na przykład kobiety mają w mózgu, my mamy różne mózgi jako kobieta i mężczyzna, nie tylko różnej wagi, ale na przykład kobiety mają 2 razy więcej komórek zwierciadlanych, odpowiedzialnych za relacje z osobami, za czytanie emocji. Dlatego kobiety są dużo lepsze od mężczyzn na ogół w świecie osobowym, a mężczyźni trochę lepsze w technicznym. To widać od dziecka, na przykład, że niemowlę dziewczynka będzie dłużej patrzeć na twarz, interesować się twarzą, chłopak się szybciej spodzi, zajmie się grzechotkami. No wpuśćmy dzieci do sklepu z zabawkami, niech same sobie wybierają co chcą, czym się chcą bawić. Bo wiadomo kto po co sięgnie. Ale genderystki, na przykład dziewczynkom na siłę dawały samochodziki, a chłopcom lalki, niech się bawią. No to dziewczynki owijały lalki, owijały ciężarówki kołderkami i mówiły, nie płacz, wszystko będzie dobrze, nie martw się. A chłopcy lalkom rozpływali brzuchy, żeby sprawdzić co tam jest. No. To ośmieszył te absurdy znany komik norweski ostatnio właśnie pokazując genderystów, ich teorię, pokazując jak to jest bardzo sprzeczne z nauką. Jego film spowodował, że rząd norweski wycofał finansowanie studiów genderowych na Uniwersytecie w Oslo, bo to aż tak się ośmieszyło, to było tak sprzeczne z nauką. Właśnie trzeba podkreślić, że gender jest sprzeczny z nauką. Podobnie jak Łysenkic. Wiem, był taki wielki biolog radziecki Łysenko, ulubieniec Stalina. Jak się sprzeciwiło Łysence, to się szło do więzienia. A Łysenko właśnie mówił coś podobnego jak genderyści, że natura roślin i zwierząt jest określona przez otoczenie. Dlatego, że nie geny. Geny to był wynalazek złych kapitalistów. Natomiast biologia radziecka gwarantowała, że jak stopniowo będzie się zmieniać środowisko, to tak zahartujemy banany i pomarańcze, że będziemy je hodować na Syberii. No ale zanim mi się udało, to komunizm umarł. Ale trzeba powiedzieć, że genderyści mówią coś podobnego, że to nie geny, nie natura określa płeć, tylko kultura. No, czyli można powiedzieć, że to jest ósemki z XX wieku. No ale no, to jest przykład, no, co może zrobić ideologia z ludźmi, a jeszcze głębiej ateizm i seks. No, to jest po prostu, no, mózg ulega zmasowaniu jak wapno. No. Potem jako szczyt rozwoju dochodzi się do apologii kazirodztwa. No ale, proszę Państwa, to jest sobie absurdalne, ale to jest groźne, no bo podobnie absurdalny był marksizm, ale jeżeli za tym stoi potęga polityczna, medialna, to może dojść do rzeczy strasznych. Tym bardziej trzeba się temu sprzeciwiać. Ale w Polsce mamy szczególnie dobre szanse, w Polsce jesteśmy szczególnie mądrym narodem. Każdy ma coś dobrego, my mamy mądrość. U nas ani nazizm, ani komunizm nie wygrali o własnych siłach. Tak wielkie, mądre narody jak Niemcy i Rosjanie dali się okupić tym ideologią, a Polacy nie. U nas trzeba było nazizmu, komunizmu uczyć w katowniach UB i Gestapo, przywieźć na czołgach. I tak to było u nas najsłabsze. W tym widać wielkość Polaków, no każdy ma swoją specjalność. My jesteśmy szczególnie mądrzy, bo szczególnie wierzący. Trzeba powiedzieć, zawsze jest pewna mieszanka wiary i rozumu w każdej dziedzinie. Jeżeli śpi wiara i rozum, to budzą się demony. A w Polsce mamy szczególnie wiele rozumu i wiary, dlatego szczególnie dobre szanse i szczególnie genderyści mają szczególnie ciężko u nas.